Już teraz w aplikacji do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat znajdziecie książkę mojej koleżanki po fachu, również podcasterki, Asi Okuniewskiej. Ja i moje przyjaciółki idiotki to książka o szeroko pojętej miłości, związkach, rozstaniach czy przeżyciach, które nawet jeżeli czasem są bolesne, to warto wynieść z nich lekcje. Te pozycje polecam Wam szczególnie w kontekście dzisiejszego odcinka, bo historia, o której dzisiaj usłyszycie, z powodzeniem mogłaby znaleźć się w tej książce i to jako jeden ze sztandarowych przykładów tego, jak czasem uczucie odbiera nam zdrowy rozsądek. W książce Ja i moje przyjaciółki idiotki jest rozdział poświęcony temu, jak bezpiecznie szukać miłości, na co uważać i jak dbać o swoje bezpieczeństwo, nawet kiedy idziemy na przecież niepozorną randkę z osobą poznaną w sieci. Audiobooka czytanego głosem samej Asi Okuniewskiej, który rozśmieszy, wzruszy, nauczy i opowie prawdziwe historie, możecie wysłuchać już teraz i to zupełnie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na stronę bookbeat.pl i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING. Dzięki temu otrzymacie darmowy dostęp do całej biblioteki w wersji Basic, co da Wam 20 godzin słuchania do wykorzystania przez 30 dni. To idealna okazja, żeby bezpłatnie zapoznać się z książką napisaną przez jedną z najbardziej popularnych podcasterek w kraju. Więcej informacji razem z linkiem z wpisanym już kodem HERING znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem razem z partnerem dzisiejszego odcinka, aplikacją BookBeat, zapraszamy do wysłuchania materiału. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o poszukiwaniu miłości, o potrzebie kochania i byciu kochanym. Chociaż wszystko wydarzyło się w 2005 roku, to ta historia jest wyjątkowo współczesna i bardzo uniwersalna. To też doskonała przestroga i lekcja dla wszystkich tych, którzy sami szukają swojej drugiej połówki albo mają kogoś takiego w swoim otoczeniu. W dzisiejszym odcinku poznacie historię, która zapewne byłaby kiedyś zabawną, rodzinną anegdotką, gdyby nie jej fatalny koniec. Łowicz to niewielkie miasto w województwie łódzkim. Mieszka tu około 30 tysięcy osób, w tym zupełnie zwyczajna, czteroosobowa rodzina, małżeństwo Jerzego i Alicji i ich dwie córki, Justyna i Edyta. Rodzice dziewczyn tworzą zgraną i zgodną parę. Całą czwórką prowadzą też zupełnie zwyczajne i spokojne życie, skupione głównie na pracy i na domowych obowiązkach. Obie córki chodzą do szkoły, dobrze się uczą i każdy dzień w domu tej czwórki jest raczej przewidywalny i podobny do siebie. Jedna z córek, Edyta, na świat przyszła 22 listopada 1974 roku. Podobnie jak jej siostra Justyna, dorasta nie sprawiając swoim rodzicom problemów wychowawczych, a wręcz przeciwnie, od dziecka jest osobą bardzo ciepłą, rodzinną i pomocną. Dla swoich rodziców i siostry jest ogromnym wsparciem, a szczególnie bliska więź łączy ją z mamą, panią Alicją, do której Edyta jest wyjątkowo przywiązana. Od zawsze spędzają razem mnóstwo czasu. Dzielą się każdą radością i każdym smutkiem, ale są też bardzo podobne fizycznie. Córka wygląda wręcz jak młodsza kopia swojej mamy, co jeszcze mocniej podkreśla ich zażyłość. Ale nie tylko mama, ale prawie wszyscy z otoczenia Edyty lubią spędzać z nią czas. Jest otwarta, ma przyjazną naturę, co sprawia, że przyciąga do siebie ludzi. Jest osobą sympatyczną, uśmiechniętą, zawsze pełną życia. Każdy czuje się przy niej swobodnie, bo też w żaden sposób się nie wyróżnia. Pod względem wyglądu jest zupełnie przeciętną dziewczyną. Ma jasne oczy, okrągłą twarz, długie, ciemne włosy, które najczęściej nosi spięte w kucyk. Nie nosi mocnego makijażu, nie ubiera się też wyzywająco. Raczej preferuje klasyczny i bezpieczny styl. Może nawet wygląda na nieco starszą niż w rzeczywistości jest.
Ten stonowany wygląd przekłada się też nieco na charakter i osobowość Edyty, bo dziewczyna jest wyjątkowo ambitną i pilną uczennicą. Zawsze jest przygotowana do lekcji, nigdy nie ma problemów w szkole, a rodzice nawet nie muszą przypominać jej o uczeniu się. Kiedy Edyta wraca po szkole do domu, sama wie, że najpierw musi odrobić lekcję czy przygotować się do klasówki. Przyjemności zawsze zostawia na potem. Sama potrafi zmotywować się do pracy, nadaje sobie tempo i nie lubi zostawiać niczego na ostatnią chwilę. W zasadzie już od dziecka do swoich obowiązków podchodzi bardzo poważnie, dzięki czemu okres szkolny jest dla niej raczej przyjemnym i bezstresowym doświadczeniem. Bez problemu kończy najpierw podstawówkę, a potem szkołę średnią, a na każdym świadectwie ma bardzo dobre oceny końcowe. Ostatecznie perfekcyjnie zdaje maturę, po której wcale nie robi sobie przerwy, a od razu przystępuje do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, bo wie jedno, chce studiować i dalej się kształcić. W niewielkim Łowiczu nie ma jednak zbyt wielu perspektyw i możliwości, dlatego żeby rozwinąć swoje skrzydła, Edyta wyjeżdża do oddalonej o około 90 km Warszawy. Tam zaczyna też studia ekonomiczne, na które dostaje się z pierwszej listy. Dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że także na wyższej uczelni nie ma żadnych problemów z nauką. Wszystkie przedmioty zalicza w pierwszych terminach i to na wysokie stopnie. Jej rodzice pękają z dumy i wspierają córkę w każdych decyzjach, na które nie muszą nawet za bardzo wpływać. Edyta bez ich rad skrupulatnie prowadzi życie w określonym przez siebie celu. Z natury jest rozważna i lubi mieć wszystko zaplanowane od A do Z. Do swojej przyszłości podchodzi wyjątkowo zadaniowo i wręcz analitycznie. Twardo stąpa po ziemi i nie lubi niespodzianek. Jej obecnie najważniejszym życiowym celem jest to, żeby skończyć studia i to z jak najlepszymi wynikami. To właśnie na to poświęca większość swojego czasu, ale nie oznacza to, że żyje tylko nauką. Ma niewielkie grono zaufanych znajomych, w towarzystwie których potrafi się wyluzować i bawić. Zawsze pamięta też o bliskich, którzy są dla niej bardzo ważni i z którymi utrzymuje regularny kontakt. W zasadzie rozmawiają prawie codziennie. Edyta potrafi więc dbać o życiowy balans. Nigdy nie zaniedbuje żadnej ważnej dla niej sfery, ale to ukończenie studiów jest obecnie dla niej celem numer jeden. Na całe szczęście, trud i czas poświęcony na naukę nie idzie na marne. Dzięki swojej pracowitości i ambicjom, Edyta zostaje zauważona i doceniona, i to jeszcze na studiach. Kiedy jest już na ostatniej prostej do otrzymania dyplomu, dostaje propozycję pracy i to nie byle jakiej. Prężnie rozwijająca się austriacka firma deweloperska widzi w pracowitej studentce idealną kandydatkę na swoją księgową. To naprawdę ogromna szansa, ale i docenienie dla dziewczyny, która do stolicy przyjechała z niewielkiego miasteczka. Może nie marzyła, że zrobi wielką karierę, ale że chociaż starając się, osiągnie więcej niż większość jej kolegów i koleżanek z miasta. I wygląda na to, że jej marzenia mają szansę się spełnić. Młoda, dopiero startująca w dorosłe życie dziewczyna, jeszcze przed obroną pracy magisterskiej, już ma zapewnioną wymarzoną posadę. Nikogo więc nie dziwi, że niedługo później, bez problemu i ze świetnymi wynikami, kończy przygodę z uczelnią i otrzymuje tytuł magistra ekonomii. Zgodnie z planem, Edyta zostaje w Warszawie i przyjmuje propozycję pracy w austriackiej firmie. Teraz może wreszcie na dobre się rozwijać i w praktyce zastosować wiedzę, jaką wyniosła ze studiów. Jest coś jeszcze. Teraz w swojej nowej pracy i w dobrze prosperującej firmie Edyta zarabia naprawdę dużo pieniędzy, szczególnie jak na swój młody wiek. Dziewczyna jednak zdecydowanie nie należy do rozrzutnych i na całe szczęście nie przytłacza jej nowa sytuacja materialna i wszelkie idące za nią nowe możliwości. Tak jak od zawsze miała w zwyczaju i teraz wszystko planuje, szczególnie wydatki, i rzadko wydaje pieniądze na niepotrzebne rzeczy czy coś, co można byłoby uznać za fanaberię. Nie jest skąpa czy jakoś przesadnie oszczędna, ale wystawne życie nie jest dla niej. Nie ma też potrzeby, żeby manifestować światu, że wiedzie jej się lepiej niż reszcie.
Wynika to też raczej z zawodu, jaki wykonuje. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu w pracy w finansach, Edyta ma głowę na karku i rozporządza oszczędnościami w sposób bardzo zrównoważony. Od zawsze zresztą wiedziała, co chce w życiu osiągnąć i na co wydać ewentualne oszczędności. Dlatego jeszcze przed ukończeniem 30 roku życia Edyta ma już własne mieszkanie i to za pieniądze zarobione własną pracą. Mieszkanie zaraz po zakupie co prawda dalekie jest od ideału, ale Edyta remontuje je i mebluje zupełnie sama, dzięki czemu wszystko ostatecznie wygląda nie tylko pięknie, ale dokładnie tak jak tego chciała. Jej własne, uszyte na miarę cztery kąty są teraz jej oczkiem w głowie. Kobieta utrzymuje w mieszkaniu wręcz pedantyczny porządek. Zawsze jest tu wyjątkowo czysto, wszystko ma swoje miejsce. Nowe mieszkanie jest w pewnym sensie odzwierciedleniem tego, jaka jest Edyta, poukładana i perfekcyjna. Właściwie można powiedzieć, że całe życie Edyty jest perfekcyjne, spokojne i że przypomina pasmo sukcesów. Ma mieszkanie, właśnie kupuje dla siebie prawie nowy samochód. Lubi chodzić na zakupy do butików, w których kupuje eleganckie ubrania czy ładną biżuterię, którą lubi i do której ma słabość. Żyje jej się sporo lepiej niż przeciętnie, a jako że w zasadzie nie ma innych wydatków, może sporo odkładać na przyszłość, ale przy tym nie musi sobie niczego odmawiać. Jest też dumna, że wszystko to osiągnęła sama. Może też finansowo wspierać swoich rodziców, którym jest wdzięczna za to, że dali jej możliwość i przestrzeń do realizowania się. Takie podejście ma jednak tylko do najbliższych. Jak to księgowa, ciągle kalkuluje wszystkie zyski i straty. Poza rodzicami nie lubi pożyczać nikomu pieniędzy czy wydawać dużych sum. Jest spokojna, gdy wszystko ma pod kontrolą i gdy nie dzieje się nic niespodziewanego. Trzeba jednak przyznać, że praca i pieniądze to nie wszystko. 30-letniej Edycie zaczyna doskwierać samotność. Ma kolegów, koleżanki i nawet kilka bliskich przyjaciółek. Żyje też w bardzo dobrych relacjach ze swoimi rodzicami, siostrą czy nawet dalszymi członkami rodziny, ale mimo tego czuje się bardzo samotna, bo brakuje jej towarzysza życia. Niestety, ale do tej pory wciąż nie znalazła nikogo, kto zagościłby u jej boku na dłużej. Jest z tego powodu trochę rozgoryczona. Koleżanki w jej otoczeniu mają już mężów albo planują śluby, rozmawiają już o dzieciach i dawno mają za sobą etap randkowania. Siostra Edyty właśnie co wzięła ślub i razem z mężem budują wspólne życie. Edyta zazdrości im tego. Sama nie wie, dlaczego ciągle jest singielką. Czy to kwestia tego, że może ma zbyt wygórowane wymagania, a może po prostu ma pecha i ciągle trafia na kogoś mało interesującego. Ale ciągłe niepowodzenia w sferze uczuciowej sprawiają, że z czasem Edyta zaczyna szukać winy w sobie. Może jest za mało atrakcyjna, może zbyt nudna, mało w niej szaleństwa, jest bardzo wyważona i lubi wszystko kontrolować. Czy to tak skutecznie odstrasza od niej mężczyzn? Ale z drugiej strony przecież dba o siebie, stara się dobrze wyglądać, założyła nawet aparat, żeby wyprostować zęby, lubi kupować nowe ubrania i wygląd zewnętrzny od zawsze jest dla niej ważny. Edyta nie rozumie, gdzie leży problem, co tym bardziej ją uwiera, bo z powodu miłosnych niepowodzeń często patrzy na siebie krytycznie, ma liczne kompleksy, chociaż według większości wcale nie powinna ich mieć i bliscy uważają, że jest po prostu zbyt surowa dla siebie. Jednak ciężko jest jej myśleć inaczej, kiedy to właśnie założenie rodziny i znalezienie miłości życia to jej nowy cel, do którego znowu podchodzi bardzo ambitnie, jak do zadania, które musi wykonać. Edyta coraz częściej rozmyśla o przyszłości i o własnej rodzinie. Staje się też wtedy zupełnie inna. Jest wtedy romantyczna, wręcz zanurza się w marzeniach. Lubi fantazjować o tym, jak odnajduje swojego księcia z bajki, który będzie ją kochał, szanował i który będzie o nią zabiegał. Każde takie ucieczki myślami rozbudzają apetyt. Edyta nie chce dłużej czekać. Ma już 30 lat i chciałaby w końcu zacząć dzielić z kimś swoje życie i gdyby to zależało tylko od niej, już jutro stałaby na ślubnym kobiercu. Niestety, ale na nic takiego się nie zanosi. Na horyzoncie nie widać nikogo wartego uwagi.
Edyta czasami żali się przyjaciółkom, że jest już całkowicie zrezygnowana i że nawet nie ma już pomysłów, gdzie szukać. Brak partnera bardzo jej ciąży, co martwi jej przyjaciółkę Violettę, która chce wesprzeć Edytę. Doradza jej, że może warto spróbować poznać kogoś przez zdobywający coraz większą popularność internet, gdzie nie brakuje przeznaczonych do tego portali. Początkowo Edyta jest trochę sceptyczna. To nie w jej stylu. Uważa się za tradycjonalistkę i nie wyobraża sobie, jak miałaby poznać i polubić kogoś, nie widząc się z nim twarzą w twarz. Ale z drugiej strony to przecież Violetta właśnie tak poznała swoją miłość, a internetowa znajomość przerodziła się w szczęśliwy związek. Edyta bije się z myślami, czy to dobry pomysł, ale ostatecznie siada przed komputerem i zaczyna wpisywać adres popularnego serwisu randkowego. Chociaż czuje się z tym dziwnie, zakłada tam konto i wykupuje abonament. Przecież zawsze może skasować profil i w razie czego zapomnieć o sprawie. Idzie więc za ciosem i pisze swój pierwszy w życiu anons. Nie wierzy, że zmieni on coś w jej życiu, ale w głębi ma nadzieję, że może miło się rozczaruje. Niestety mijają dni i pierwsza myśl, że to jednak chyba nie dla niej, okazuje się być słuszna. Edyta otrzymuje trochę odpowiedzi na swój anons, ale żaden z rozmówców nie okazuje się być ani trochę interesujący. Większość rozmów jest jałowa i żaden kandydat nie spełnia nawet połowy wymagań. Edyta z opanowaniem zaczyna i kończy kolejne, nic nie wnoszące do jej życia, internetowe znajomości. I gdy jest już bliska decyzji, żeby usunąć konto, przychodzi do niej wiadomość, która powstrzymuje ją od tej decyzji. Jest 19 sierpnia 2005 roku, gdy o godzinie 13:20 Edyta dostaje wiadomość od użytkownika Oniku, Attila. Nowa wiadomość na pierwszy rzut oka jest podobna do wielu poprzednich, ale widać pewne różnice. Przede wszystkim jest napisana bez błędów, z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji, jest konkretna i brzmi po prostu szczerze i naturalnie. Attila w wiadomości pisze: jestem romantycznym chłopakiem, który poszukuje odrobiny szczęścia w życiu. Marzę o wesołej, sympatycznej dziewczynie, która ceni szczerość i czas spędzony we dwoje. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, odpisz. Edyta czuje się zaintrygowana i klika w profil nadawcy. Na zdjęciu, które mężczyzna opublikował na swoim profilu, prezentuje się całkiem nieźle. Widać, że jest przystojny i dobrze zbudowany. Ma dłuższe, ciemne włosy i niesforną, potarganą fryzurę. Ma też mocno zarysowaną męską szczękę i ładny uśmiech. Już na samym zdjęciu, chociaż mogą być to oczywiście tylko pozory, sprawia wrażenie osoby pewnej siebie, bo opięta koszulka podkreśla jego wyrzeźbione ciało. Trzeba przyznać, że zarówno jego zdjęcie, jak i krótka wiadomość trafiają do Edyty. Pierwszy raz na tym portalu ktoś wpada w jej oko i robi na niej dobre wrażenie. Kobieta nie czeka, wysyła wiadomość zwrotną, w której podaje też swój adres e-mail. Nie mija nawet pół godziny, kiedy w skrzynce Edyty pojawia się mail od Attili. Para zaczyna teraz wymieniać się wiadomościami i w ten sposób się poznają. Okazuje się, że Attila to tak naprawdę Arek, mężczyzna z Warszawy i tak samo jak Edyta, po 30. Dobre wrażenie tylko się umacnia. Wszystko pasuje. Arek świetnie wygląda, mieszkają w jednym mieście i są rówieśnikami, a to dopiero początek miłych zaskoczeń. Okazuje się, że jej rozmówca jest wykształcony i właśnie kończy 5. rok prawa na Wyższej Szkole Prawa i Administracji, choć wcześniej studiował na Akademii Wychowania Fizycznego. Edyta z każdym kolejnym zdaniem jest coraz bardziej zafascynowana. Wie, że prawo to wymagający kierunek. Czyżby naprawdę trafiła na kogoś, kto, podobnie jak ona, ciężko pracuje na swój sukces i kto ambitnie patrzy w przyszłość? Pozytywne wrażenie tylko się nasila, kiedy Arkadiusz zwierza się, że ma stabilną i wręcz dobrą sytuację finansową, a nawet, że dla przyjemności interesuje się biznesem i gospodarką. To brzmi świetnie i raczej nie jest kłamstwem, bo przecież łatwo to zweryfikować. Na dodatek Arek odpisuje szybko i piękną polszczyzną. Widać, że jest człowiekiem inteligentnym i wykształconym.
Edyta z każdym kolejnym zdaniem jest coraz bardziej oczarowana i przekonana, że znajdą wspólny język i tematy do rozmów. Mężczyzna nie tylko spełnia wszystkie jej oczekiwania, a nawet je przerasta. Ma też pasję, którą zresztą widać gołym okiem. Na jednym ze zdjęć stoi na tle jeziora, a do obiektywu pokazuje dużą, zapewne złowioną przez siebie rybę. Wymiana maili trwa, a razem z nią nie kończą się pozytywne wrażenia. Arek okazuje się być jeszcze bardziej zaskakującą osobą niż z początku myślała. Jego rodzina, w tym rodzice i młodsza siostra, od kilku lat mieszkają we Włoszech, w Trabuco. Mama jest tam cenionym lekarzem, a tata przedsiębiorcą z sukcesami. To jednak nie koniec fantastycznych korzeni, bo okazuje się, że dziadkiem Arka jest znany reżyser filmowy. Gdy Edyta dowiaduje się, że jego dziadek wyreżyserował znane i wręcz kultowe filmy i seriale jak Miś, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Zmiennicy czy Alternatywy 4, nie może uwierzyć, że na niepozornym portalu poznała kogoś takiego. Edyta jest zaskoczona wszystkim, co się dzieje. Czy właśnie przez zupełny przypadek trafiła na mężczyznę na poziomie, wykształconego, a na dodatek pochodzącego ze znanej rodziny? Czuje, że musi pociągnąć tę znajomość dalej. Trudno wręcz wyobrazić sobie, że mogłaby trafić na kogoś bardziej interesującego. Edyta w kolejnych mailach dowiaduje się o Arku więcej. Czyta, że chodzi do muzeów i że kocha spacery po Parku Wilanowskim. Chociaż studiuje prawo, to od dawna jest aktywny zawodowo. Wspólnie z kolegą prowadzą firmę, która zajmuje się zakładaniem instalacji teletechnicznych, głównie internetu, w firmach i przedsiębiorstwach. Jak pisze, idzie im świetnie i ciągle inwestują w swój biznes, który z racji prężnie rozwijającej się branży jest bardzo przyszłościowy. Mężczyzna ewidentnie ma głowę na karku. Edyta po tej wymianie wiadomości powoli zna już ogólny zarys Arka i wręcz zaczyna ją przytłaczać wszystko to, czego się dowiedziała. Role się odwróciły. Do tej pory to ona zawsze była tą bardziej zaradną, tą, która więcej osiągnęła. Teraz pisze z prawdziwym człowiekiem sukcesu, przy którym czuje się wręcz jak szara myszka. Arek jest jednak zainteresowany i chce się dowiedzieć więcej o Edycie, ale ona nie czuje się już tak pewnie i pisze nieco nieśmiało, że jest osobą otwartą i szczerą i że szuka kogoś, dla kogo właśnie te wartości są najważniejsze. W nieco ogólnikowej wiadomości nazywa się niepoprawną optymistką, ale też od razu zaznacza, że twardo stąpa po ziemi. Przedstawia się zgodnie z prawdą, że chętnie pomaga innym i że ma alergię na kłamstwo. Na koniec jednak wręcz studzi miłą wymianę wiadomości i dodaje, że jest sceptyczna i nie do końca wierzy, że na sympatii może znaleźć miłość życia, ale że przecież nie zaszkodzi spróbować. Dzisiejszy dzień para w większości spędza przed komputerem. Arek i Edyta jedynie w ten piątek wymieniają ze sobą kilkadziesiąt wiadomości, a z każdą kolejną fascynacja Edyty tylko się nasila. Nie ma już wątpliwości, że poznany w sieci mężczyzna jest osobą niezwykłą. Okazuje się, że ma barwną osobowość i bogaty życiorys. Nie dziwi, że Edyta jest nim oczarowana. Do tej pory spotykała mężczyzn bez wyrazu, którzy nawet nie potrafili zaciekawić jej rozmową czy powiedzieć o sobie coś ciekawego. Przy Arku praktycznie od razu poczuła dziwne ukłucie w brzuchu i ma wrażenie, że lepsze poznanie go może być naprawdę ekscytującym przeżyciem. Edyta całkowicie zatraca się w tej internetowej znajomości. Pomiędzy pracą i obowiązkami żyje tylko i wyłącznie odczytywaniem i pisaniem wiadomości do Arka. Zaczyna też czuć się coraz bardziej pewna siebie, bo chociaż z wiadomości na wiadomość otwiera się i mówi o sobie coraz więcej, to Arek wcale nie ucieka, a wręcz przeciwnie. Edyta czuje się wręcz wyróżniona, że taki mężczyzna jak on, warszawiak z krwi i kości, pochodzący z dobrej i majętnej rodziny, ze znanym na całą Polskę nazwiskiem, chce poświęcić zwykłej dziewczynie z niewielkiego Łowicza aż tyle swojego czasu. Arek imponuje jej na każdym kroku, przede wszystkim swoją otwartością i wszechstronnością, ale też podejściem do życia i do związków. W zasadzie mówi jej dokładnie to, co wręcz chciałaby usłyszeć. Od początku deklaruje, że nie szuka kobiety na jedną noc. Takie puste relacje nie są dla niego.
Chciałby związać się z kimś na poważnie, z kimś wartościowym. Myśli o założeniu rodziny, chce mieć dzieci i zestarzeć się u boku tej jedynej, ukochanej kobiety. Wie zresztą, co to oddanie i bezwarunkowa miłość. Gdy jego bliscy wyjechali do Trabuco, do Włoch, to on przejął opiekę nad swoją schorowaną, starszą ciocią. Mieszka teraz z nią w Warszawie w 160-metrowym apartamencie i codziennie dba o jej komfort. Bardzo lubi też dzieci. Prowadzi nawet zajęcia ze sztuk walk dla najmłodszych. Kocha zwierzęta. Miał psa, którego niestety rodzina zabrała ze sobą do Włoch i którego teraz mu brakuje. Trzeba przyznać, że Arek jawi się jako prawdziwy ideał. Na chwilę obecną każda nowa informacja na jego temat wprawia w zdumienie. Jak wychodzi w kolejnych wiadomościach, jest też mężczyzną z klasą. Wieczorami zasiada przy dobrym i drogim winie i w temacie winiarstwa ma naprawdę sporą wiedzę. Edyta rozpływa się, kiedy okazuje się, że do tego wszystkiego Arek lubi gotować i że jest w tym naprawdę dobry. Z pasją opowiada o daniach kuchni śródziemnomorskiej, którą ma w małym palcu. To wszystko naprawdę brzmi jak bajka i wyrwany z niej książę. Dlatego Edyta, która twardo stąpa po ziemi, zadaje sobie jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego ktoś taki ciągle jest sam? Arek od razu jednak śpieszy z odpowiedzią i zwierza się, że ma za sobą nieudane związki, a to szczególnie jeden z nich wpłynął na jego teraźniejsze życie i przede wszystkim już ostrożne podejście do kobiet. Jakiś czas temu rozstał się z, jak myślał, miłością swojego życia, Anną. Miał wobec niej ogromne plany na przyszłość i był przekonany, że to u jej boku się zestarzeje. Niestety jego związek rozpadł się definitywnie, co Arek zniósł fatalnie. Załamał się, stracił sens życia, zaczęły też nawiedzać go mroczne myśli. W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że albo tu i teraz podejmie jakieś radykalne kroki, albo po prostu oszaleje. Dlatego też na jakiś czas zamknął się w klasztorze, gdzie głównie medytował. Chciał w ciszy, z dala od świata zewnętrznego, przemyśleć swoje życie, uporać się z bólem i przede wszystkim pogodzić z odejściem ukochanej. Edyta, czytając to, ogromnie współczuje Arkowi. Zauważa, że jest wrażliwy i że nie ma problemu z okazywaniem emocji czy rozmawianiem o nich. Czuje się też, po raz kolejny już, wyróżniona, że mężczyzna dzieli się z nią tak trudnymi przeżyciami. To też dla niej delikatny znak, że może Arek poważnie traktuje ich nowo powstałą relację. I wiele na to wskazuje, bo na dalszym etapie znajomości wszystko znów układa się wprost idealnie. Okazuje się, że mają jeszcze więcej wspólnego niż myśleli. Nawet lubią spędzać czas wolny w dokładnie ten sam sposób. Oboje są raczej domatorami i nie lubią głośnych imprez. Arek podkreśla Edycie w swoich wiadomościach, że woli spędzać czas na rozmowie, ale że ważny też jest dla niego własny rozwój i zawsze musi zostawić sobie przestrzeń i czas, na przykład na chwilę z dobrą książką. Edyta z każdym słowem bardziej i bardziej zatraca się w tej znajomości. Z wypiekami na twarzy czyta całe mnóstwo anegdot czy wspomnień z, jak się okazuje, fantastycznego życia Arka. Jego doświadczenia nadają się na książkę. Kiedyś był nawet na misji ONZ w krajach bałkańskich i to właśnie od tego czasu tak ceni sobie spokój. W tamtym czasie był też na przepustce w Chorwacji, w której pokochał słońce, plaże i opalanie, ale też tamtejsze specjały kulinarne i to stąd wzięła się jego miłość do kuchni śródziemnomorskiej. Właściwie wszystko, co mężczyzna zna i lubi, ubiera w historię i wspomnienia, a każdy inny mężczyzna wydaje się być teraz Edycie do bólu nudny. Czyżby tajemniczy Attila to ten, na którego tak długo czekała? Bardzo możliwe, że tak, bo jeszcze się nie poznali i nie mieli nawet okazji porozmawiać w cztery oczy, a mimo tego kobieta czuje, że powoli zakochuje się. Mijają dni, a Edyta nie potrafi skupić się już na niczym innym niż na Arku i zaczyna to zauważać już chyba każdy. W pracy, pomiędzy swoimi obowiązkami, Edyta zawsze musi znaleźć czas, żeby napisać do Arka chociaż jedną krótką wiadomość. Z całych sił stara się utrzymać znajomość i wręcz pokazać mężczyźnie, że jest dla niej ważny. Arek to widzi, docenia i odwzajemnia. Dzieje się zresztą coś jeszcze, bo teraz już otwarcie i coraz śmielej mówi o swoich rodzących się uczuciach do Edyty.
Internetowy romans rozkwita w ekspresowym tempie i z każdą wiadomością staje się coraz bardziej odważny. Teraz nie ma już wątpliwości, czy tych dwoje się w ogóle zobaczy. Jedyne pytanie, jakie rodzi się w obecnej sytuacji, to kiedy? Niestety, ale Arek ma na co dzień bardzo dużo obowiązków w swojej firmie, a także poza nią, i ich pierwsza randka ciągle oddala się w czasie i na chwilę obecną para nie wie, kiedy wreszcie porozmawiają twarzą w twarz. Edyta jest jednak cierpliwa i czeka na ich spotkanie. Nie potrafi już nawet pisać z nikim innym. Na całe szczęście jej wytrwałość opłaca się, bo w końcu nadchodzi ten dzień, dzień pierwszego spotkania. Jest 25 września 2005 roku. To właśnie dzisiaj kobieta po raz pierwszy zobaczy tajemniczego Attilę. Edyta już od samego rana jest bardzo podekscytowana i nie potrafi ukryć przed światem swojego szczęścia. Do tej pory stateczna i poważna kobieta zamienia się w zakochaną nastolatkę, która dosłownie mogłaby żyć tylko i wyłącznie miłością. Para na swoje pierwsze spotkanie wybiera Kępę Potocką w Warszawie, gdzie mają spędzić miły wieczór, spacerując po parku. Oboje stawiają się w umówionym miejscu punktualnie i bez trudu się rozpoznają. Arek wygląda tak jak na zdjęciach, a do tego od razu zaskakuje, gdy podchodzi i spod kurtki niespodziewanie wyciąga ukrytą różę i butelkę wina prosto z włoskiej winnicy. Ten drobny gest jest dla Edyty bardzo ważny, bo chyba dopiero teraz zdaje sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie dostała od mężczyzny kwiatów. A to tylko początek dobrego, bo całe spotkanie okazuje się być idealne. Rozmawiają długo i o wszystkim, nie kończą im się tematy i w większości spraw całkowicie się zgadzają. Poruszają też ważne kwestie, rozmawiają o związku i razem dochodzą do wniosku, że chyba chcą spróbować. Edyta z każdą kolejną minutą jest coraz bardziej przekonana, że ten mężczyzna z internetu zagości w jej życiu na długo. Czas mija tej dwójce tak szybko, że nawet nie wiedzą, kiedy robi się już późno. Najwyższy czas, żeby zakończyć spotkanie, dlatego para żegna się czule, ale oboje wiedzą, że zdecydowanie nie jest to ich ostatnia randka. Edyta, jak na skrzydłach, wraca do swojej kawalerki. Jest cała w emocjach i od razu chwali się swojej przyjaciółce i ze szczegółami opowiada jej o pierwszej randce z Arkiem. Viola jest szczęśliwa, że Edycie w końcu się układa. Uważa, że jej przyjaciółka szczerze na to zasługuje. Jest pogodna, ciepła, pomocna. Oczywiście ma mniejsze czy większe wady, jak każdy, ale jest dobrą przyjaciółką i przede wszystkim dobrym człowiekiem. Zasługuje na szczęście i miłość, której tak bardzo pragnie. Violetta kibicuje przyjaciółce ze wszystkich sił. Jest też dobrej myśli, bo nawet nie pamięta, kiedy ostatnio i czy w ogóle Edyta była kimś tak zafascynowana. Liczy też, że koleżanka na bieżąco będzie ją informowała o tym, jak dalej przebiega ich relacja. I tego raczej może być pewna, bo Edyta swoim szczęściem chce podzielić się z całym światem. O mężczyźnie, w którym z całą pewnością się zauroczyła, opowiada swoim rodzicom, ale przedstawia im nieco inną wersję tego, jak poznała się z Arkiem. Pani Alicja i pan Jerzy są trochę staroświeccy, z dystansem podchodzą do komputerów i internetu. Mogliby nie zrozumieć nowego trendu, jakim są internetowe randki. Edyta nie chce wszystkiego komplikować i od zera tłumaczyć rodzicom, jak to działa. Liczy się z tym, że i tak nie spotka się to z ich zrozumieniem, dlatego mówi im, że Arka poznała tradycyjnie przez jedną ze swoich koleżanek. Na pewno sprawi też to, że pani Alicja i pan Jerzy będą spokojniejsi. Przecież koleżanka na pewno nie przedstawiłaby ich córce kogoś, kto nie jest godny zaufania. Przyjaciółki Edyty to też w większości kobiety podobne do niej, z dobrą pracą, z ułożonym życiem prywatnym. Arek na pewno też jest podobny. Nie dziwi więc, że bliscy bardzo chcą go poznać. Praktycznie od razu proponują wspólne spotkanie, może obiad albo kolacja u nich. Są ciekawi, kim jest mężczyzna, który tak zawrócił w głowie statecznej księgowej. Jednak wbrew oczekiwaniom rodziców, na spotkanie wcale się nie zanosi. Edyta odwodzi ich od tego pomysłu, ale tak naprawdę wcale nie jest to jej decyzja. Sama bardzo by chciała pochwalić się swoim wybrankiem i pokazać go bliskim, ale postanawia uszanować jego wolę. Bo to Arkadiusz odwleka spotkanie zapoznawcze.
uważa, że lepiej będzie, jak jeszcze trochę poczekają z wzajemnym przedstawianiem się rodzinom. Jest bardzo wcześnie, a nutka niepewności sprawi, że ich związek będzie nieco bardziej romantyczny. Naciska też, żeby jego nowa partnerka nie opowiadała zbyt wiele o jego życiu swoim bliskim. Ma swoje zasady. Chciałby sam zaskoczyć ich swoją osobą, ale przede wszystkim nie chce, żeby ktoś wyrobił sobie o nim fałszywe, nieprawdziwe zdanie. Bardzo zależy mu na tym, żeby najbliższe osoby z otoczenia jego ukochanej poznały go dokładnie takim, jakim jest naprawdę. Nie chce, by widzieli go oczami Edyty. W zasadzie Arek jest tajemniczy w stosunku do wszystkich bliskich swojej ukochanej. Absolutnie się nie ukrywa, bo na przykład zdarza mu się, że przychodzi do pracy Edyty niezapowiedziany, żeby przynieść jej na przykład bukiet kwiatów. Zawsze jednak skupia się na celu i nigdy nawet nie rozmawia z nikim z jej znajomych. Ale i tak życie tej pary toczy się głównie w sieci, bo Arek jest wyjątkowo zapracowany. Dopiero po miesiącu od pierwszej randki wreszcie znajduje czas, żeby przyjść po raz pierwszy do mieszkania Edyty. Kobieta nie może się tego doczekać i już od rana wymienia z ukochanym niezliczoną ilość czułych wiadomości. W licznych SMS-ach zdradza, że przygotowuje dla niego lasagne, a Arek od razu proponuje, że przyniesie wino prosto z Włoch, które będzie idealnie pasować do potrawy. Zgodnie z obietnicą, stawia się w ząbkach, w ręce trzyma butelkę wina i jak zwykle przynosi też dla Edyty kwiaty, a randka okazuje się być perfekcyjna i przeciąga się aż do rana. Ta noc jest przełomowa i jest pewnego rodzaju przypieczętowaniem ich relacji. Edyta też na własnej skórze przekonuje się, jak mogłoby wyglądać jej życie. Życie u boku mężczyzny marzeń. Gdy razem jedzą śniadanie, Arek tylko podsyca te marzenia. Jest czuły, prawi Edycie komplementy i mówi jej, że kompletnie zawróciła mu w głowie. Kobieta nigdy się tak nie czuła. Nigdy też nie słyszała takich słów od żadnego mężczyzny. To jeden z najlepszych dni w jej życiu. Chwila, która chciałaby, żeby nigdy nie przestała trwać. Ale wszystko, co dobre, kiedyś musi się skończyć, a na Arka czekają liczne obowiązki. Już i tak został dłużej niż powinien. Czule żegna się z ukochaną i na odchodne daje jej do ręki liścik. Zaznacza jednak tajemniczo, że ma go przeczytać dopiero, kiedy jego już nie będzie. Gdy zamykają się za nim drzwi, Edyta odczytuje zostawioną notatkę. Kocham cię, otworzę ci drzwi do raju. I gdy czyta na głos te dwa krótkie zdania, zdaje sobie sprawę, że to właśnie z tym człowiekiem chce spędzić resztę swojego życia. I te plany stają się coraz bardziej realne, bo chwilę później do bliskich Edyty dociera bardzo zaskakująca informacja. Edyta nagle i nieoczekiwanie oznajmia swoim rodzicom, że razem z Arkiem, którego nawet jeszcze nie zdążyli poznać, już niedługo planują wziąć ślub. Edyta w skowronkach opowiada bliskim, że ukochany właśnie jej się oświadczył, ale ona nie ma wątpliwości i nie potrzebuje czasu do namysłu. To ten jedyny, dlatego bez wahania przyjęła oświadczyny. Wszyscy słysząc to są nieco zdezorientowani. Przecież para zna się nieco ponad miesiąc. Jak to się stało, że do tej pory twardo stąpająca po ziemi Edyta mówi im o tak niecodziennym i wręcz szalonym planie? Oczywiście ufają córce i wiedzą, że to ostatecznie jej decyzja, ale próbują ją delikatnie odwieść od tego kroku. Małżeństwo to przecież poważna sprawa. Edyta jest zakochana po uszy i może nie patrzy na sytuację trzeźwo, a bardziej pod wpływem aktualnych emocji. Bliscy zachęcają ją, żeby jednak poczekała. Przede wszystkim nieco lepiej poznała swojego partnera, odkryła też jego wady, które teraz przyćmiewa hormonalna burza. Dobrze też, żeby najpierw poznała jego rodzinę, żeby upewniła się, na co tak naprawdę się decyduje. Oczywiście nikt nie ma niczego złego na myśli. W zasadzie nawet nie znają Arka. Po prostu każdy się martwi. Zwłaszcza bardziej doświadczeni życiowo rodzice wiedzą, że czasem znajomość, która tak szybko i gwałtownie zamienia się w wielką miłość, równie szybko może zamienić się w wielkie fiasko. Edyta jest jednak uparta i nieco zirytowana tymi dobrymi radami. Nie chce czekać ani słuchać o wątpliwościach. Podobne zdanie w tym temacie ma też wybranek jej serca.
Oboje są zdecydowani i chyba nikt nie jest już w stanie zmienić ich decyzji. Decyzja o ślubie zapada. Biorą ślub jeszcze w tym samym roku. Na przygotowania nie mają więc wiele czasu i wszystko wskazuje na to, że ich sformalizowanie związku będzie raczej skromne, ale może właśnie dzięki temu będzie też bardziej romantyczne. A o to, żeby rzeczywiście było jak najbardziej wyjątkowo, Arek zaczyna dbać już teraz. Nawet ich obrączki będą miały głębsze znaczenie. Złote, przekazywane z pokolenia na pokolenie w ich rodzinie, specjalnie prosto z Włoch, przywiezie dla Arka i Edyty jego siostra. Arek był też już nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego i zarezerwował datę ich ślubu tuż przed świętami, na 17 grudnia. Będzie więc niecodziennie, zimowo, ale Wigilię spędzą już razem, jako małżeństwo. Mimo że ślub planowany jest nieco na szybko, to para nie chce, by wszystko działo się na ostatnią chwilę, dlatego na miesiąc przed ślubem, na 17 listopada, planują zrobić małe przyjęcie, na którym ma dojść do pierwszego spotkania Arka z rodziną i przyjaciółmi Edyty. To także wtedy Arek chce oświadczyć się po raz drugi i tym razem już oficjalnie poprosić rodziców Edyty o rękę ich córki. Ale mimo wielkich emocji i dobrej atmosfery, jaka panuje w związku z zaręczynami i nadchodzącym ślubem, mijają tygodnie, a w relacji Edyty i Arka już zaczynają pojawiać się czarne chmury i pierwsze spięcia. Ich relacja zaszła już bardzo daleko, dlatego Edyta nalega, żeby Arek się do niej przeprowadził. Chce mieć go na co dzień i cieszyć się jego obecnością. Trochę ją uwiera, że mają za moment być małżeństwem, a dalej muszą umawiać się na mieście jak para nastolatków. Arek jednak się opiera i raz za razem odmawia. Jego zdaniem mieszkanie Edyty jest dla nich po prostu za małe i zanim zdecydują się na wspólne zamieszkanie, powinni najpierw poszukać dla siebie większego i bardziej wygodnego lokum. To też niestety nie koniec zgrzytów, bo ostatnio para w ogóle bardzo rzadko się widuje i to z powodu przyszłego pana młodego, który twierdzi, że ma mnóstwo pracy, że jest zabiegany i ciągle w rozjazdach, w związku z czym nie ma czasu nawet na sen, a tym bardziej dla swojej przyszłej żony. Notorycznie odmawia albo przekłada już te umówione spotkania na inny termin, ciągle zasłania się spotkaniami biznesowymi i wyjazdami, a czasem nawet mówi wprost, że jest zbyt zmęczony, żeby spotkać się z Edytą. Kobieta stara się to zrozumieć. Wie, że Arek właśnie teraz dopina na ostatni guzik bardzo dużą transakcję związaną z jego firmą, która, jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, przyniesie ogromne zyski. Tak naprawdę właśnie teraz ważą się jego dalsze losy, ale też dalsze losy Edyty, dlatego całą swoją siłę poświęca pracy i tym samym nieco zaniedbuje Edytę. Przyszła panna młoda nie daje jednak za wygraną. Po prostu tęskni i kiepsko radzi sobie z brakiem Arka, którym nie zdążyła się nawet nacieszyć. Próbuje być wyrozumiała, ale liczy też chociaż na kontakt telefoniczny czy chociaż częstsze SMS-y, ale i to, jak się okazuje, to czasem zbyt wiele, bo Arek często zapomina naładować swój telefon. Jak mówi, jego komórka ze względu na liczne kontakty biznesowe szybko mu się rozładowuje, a wieczorami po prostu wręcz pada nieprzytomny po całym dniu załatwiania różnych spraw. Bywają dni, że po pracy w ogóle nie odzywa się do przyszłej żony, bo nie ma już nawet siły, żeby usiąść do laptopa i się zameldować. Żeby tego było mało, ciągle przecież studiuje. Właśnie zaczął się rok akademicki i musi uczęszczać na zajęcia. W jego grafiku bardzo często po prostu nie ma czasu na spotkania z ukochaną. Taki obrót spraw powoduje u Edyty nie tylko smutek, ale i niepewność. Kobieta coraz częściej zaczyna zastanawiać się, czy Arkadiusz na pewno chce z nią być i czy rzeczywiście chce spędzić z nią resztę swojego życia. A co jeśli te spotkania biznesowe to tylko wymówka, żeby jej unikać? W Edycie znowu budzą się kompleksy, nie uważa się za atrakcyjną i często porównuje się do innych kobiet. W jednej z wiadomości zwierza się Arkowi, że boi się, że zwykła dziewczyna z prowincji i z jej wyglądem może nie pasować do jego rodziny. Mężczyzna jednak od razu zaprzecza i szybko rozwiewa wątpliwości swojej ukochanej. Podkreśla, że przecież to ona jest tą jedyną i że wszystko, co się dzieje, to tylko kwestia tego, że ma mnóstwo pracy. Arek wręcz odwraca sytuację i manifestuje, że teraz to on czuje się niepewnie.
Pyta narzeczoną wprost, czy teraz to on nie ma wsparcia. Jego słowa skutecznie trafiają do Edyty i budzą w niej wręcz wyrzuty sumienia. Kobieta czuje się głupio. Rzeczywiście ukochany ma rację. On poświęca wszystko i próbuje się rozdwoić, a ona jeszcze dokłada mu problemów. Powinna przecież wspierać swojego przyszłego męża, a nie wymagać, żeby w trudnym zawodowo czasie skupiał się na niej i zaniedbywał swoje obowiązki. Na czas dla siebie przyjdzie jeszcze moment. Po tej szczerej rozmowie wątpliwości Edyty zostają chwilowo rozwiane. Narzeczona czuje się spokojniejsza, ale zupełnie przeciwnie zachowuje się Arek. Od kilku dni jest wyjątkowo drażliwy i nerwowy. Gołym okiem widać, że chyba zmaga się z jakimiś problemami, ale najwyraźniej jego męska duma nie pozwala mu się do nich przyznać. Edyta jednak nie daje się zbyć. Chce wiedzieć, co się dzieje, bo może uda jej się pomóc. Wypytuje, robi podchody i drąży temat tak długo, aż w końcu Arek przyznaje się do czegoś. Zdradza przyszłej żonie, że jest mu głupio o tym mówić, ale aktualnie ma niestety problemy finansowe. Nie chodzi jednak o żadne długi czy niedopełnione zobowiązania, a coś trochę innego. Niedawno dostał bardzo dobrą ofertę biznesową. Otrzymał możliwość zakupu części do sprzętów elektronicznych i komputerowych za bardzo okazyjną cenę, wręcz niższą niż cena hurtowa. Transakcja już za moment ma dojść do skutku niedaleko granicy polsko-niemieckiej, w Kostrzynie nad Odrą. Arek ma nawet kupca na większość elektroniki i sprzęt chce sprzedać umówionemu kontrahentowi. Ten interes jest praktycznie pewny, a do tego gwarantuje naprawdę duże zyski. Według Arka jest to wręcz interes jego życia, który zmieni wszystko i który miał być też niespodzianką. Niestety niespodzianka się nie udała, bo jak to zwykle w życiu bywa, pojawił się problem. To właśnie on go tak trapi, co zauważyła zresztą Edyta. Oprócz nerwów, sił i mnóstwa czasu, Arek zainwestował w swoją firmę także bardzo dużo pieniędzy. Za swoją transakcję życia zapłacił już połowę należnej sumy, ale żeby ostatecznie dobić targu, musi wpłacić drugą część, czyli jeszcze około 80 tysięcy złotych. Niestety, wszystko potoczyło się inaczej niż planował i gdy za moment ma dojść do przekazania sprzętu, on dalej nie ma drugiej połowy pieniędzy. Czas działa na jego niekorzyść, bo jeżeli nie uda mu się do 10 listopada uzbierać pozostałej kwoty, nie tylko nie dojdzie do transakcji życia, ale też wpłacona już zaliczka, czyli 78 tysięcy złotych, przepadnie bezpowrotnie. To dlatego Arek nie może spać, unika czułości i jest tak nerwowy. Napięcie i strach, w jakim żyje, powoli go wykańcza. Czuje jednak wreszcie ulgę, że powiedział ukochanej prawdę, chociaż wie, że może czuć się zawiedziona. Edyta jednak wcale nie okazuje zawodu czy żalu. Wręcz przeciwnie. Czuje się zmotywowana i chce zrobić wszystko, żeby pomóc ukochanemu. Wychodzi z propozycją. Przecież mają być małżeństwem. Każda radość, ale i każdy problem jest teraz wspólny, dlatego Edyta pomoże mu zdobyć pieniądze na czas i już razem doprowadzą wszystko do końca. Arek, chociaż jest wzruszony postawą przyszłej żony, to stanowczo odmawia. Nie chce brać od ukochanej nawet złotówki i obarczać jej swoimi problemami. To dla niego hańbiące, bo to przecież on jako mężczyzna powinien zagwarantować swojej żonie finansową stabilizację. Nie może iść na łatwiznę i pożyczać od niej gotówki. Poza tym chodzi przecież o 80 tysięcy złotych. To ogromna kwota, której Edyta na pewno nie ma. 30-latka jest jednak zakochana i uparta. Nie ma zamiaru zostawiać swojego partnera z problemem i pomimo licznych odmów naciska na niego. Arek przez jakiś czas twardo trzyma się swoich postanowień, ale z czasem wie, że nie ma wyjścia. Ulega narzeczonej i zgadza się na to, by pomogła mu zdobyć pieniądze. Rzeczywiście, teraz będą przecież szli przez życie razem. Edyta, gdy tylko dostaje zielone światło, od razu przechodzi do działania i niewiele myśląc, rusza do jednego z banków, gdzie składa wniosek o pożyczkę na całą brakującą kwotę i tym samym ubiega się o aż 80 tysięcy złotych. Jak szybko zaczyna działać, tak szybko też przychodzi rozczarowanie, bo bank odmawia udzielenia tak dużej pożyczki.
Chociaż księgowa ma dobrze płatną i stałą pracę, to jej aktualna zdolność kredytowa nie pozwala na zaciągnięcie takiego długu. Edyta jest tym bardzo rozczarowana. Liczyła, że zaskoczy ukochanego i że jak wybawicielka, wręcz na ostatnią chwilę, uratuje sytuację. Zamiast tego musi przekazać Arkowi złe wieści, a mężczyzna, zgodnie z przypuszczeniami, nie przyjmuje ich zbyt dobrze. Już trochę się nastawił, że zaraz będzie po problemie. Jest zasmucony i teraz już kompletnie zrezygnowany. Wie, że możliwość dobrego zarobku przepadnie i że przede wszystkim straci wszystkie dotychczas włożone pieniądze. Arek zaczyna panikować i sprawia wrażenie wręcz przerażonego. Zwierza się Edycie, że to wszystko może mieć tragiczne skutki dla niego i że cała ta sytuacja może wręcz pogrążyć jego firmę i lata jego ciężkiej pracy. W tej sytuacji emocje biorą górę i smutek Arka zamienia się w złość i rozgoryczenie. Swoje niezadowolenie przelewa teraz na Edytę, która pomimo chęci nie jest w stanie mu pomóc. Atmosfera między parą narzeczonych gęstnieje, a rozczarowanie Arka jest mocno wyczuwalne w jego zachowaniu. Temat pożyczki i problemów finansowych ciągle wraca jak bumerang, a mężczyzna już nie tylko się żali, ale teraz zaczyna nieco desperacko naciskać na Edytę, żeby jakoś mu pomogła. Prosi wręcz, żeby pożyczyła jakiekolwiek pieniądze, bo przecież każdy grosz zbliży go do zrealizowania transakcji. Od razu też oczywiście obiecuje, że zwróci wszystko i to z nawiązką, bo kiedy interes wypali, to od razu będzie miał dużą gotówkę w ręce. Jego prośby zaczynają wręcz brzmieć jak propozycja wspólnego biznesu, bo Arek zaczyna obiecywać ukochanej spory procent. Edyta jest jednak sceptyczna. Bank wyraźnie dał czerwone światło, jednak jest namawiana dzień w dzień. Arek wypytuje o pieniądze już bez przerwy. Ciągle też podkreśla presję czasu, straszy konsekwencjami, bezustannie daje do zrozumienia Edycie, że to ona jest jedyną i ostatnią nadzieją. Jest 19 października. Za 2 miesiące ma odbyć się ślub pary, a za 3 tygodnie ma dojść do życiowej transakcji. Gdy Edyta ciągle bije się z myślami i zastanawia się, co robić, na jej pocztę mailową przychodzi wyjątkowo nieoczekiwana wiadomość, która zwala ją z nóg. Hej Edyta, pewnie nie wiesz, kim jestem, ale ja wiem, że od dłuższego czasu spotykasz się z Arkiem. Odpuść sobie. On na pewno do mnie wróci, bo to ja mu pomogę zrealizować jego marzenia i cel. Mam na myśli pewną transakcję finansową. To niewygórowana cena za szczęśliwe życie, czyż nie? Serce Edyty zaczyna bić szybciej, gdy czyta dalszą część wiadomości. Z jej treści, ale i podpisu wynika, że właśnie napisała do niej była dziewczyna Arka, dokładnie ta, z którą rozstał się dawno temu, ale która odegrała ogromną rolę w jego życiu. Kobieta jasno sugeruje, że z Arkiem nadal mają ze sobą kontakt i że jej narzeczony informuje ją o swoich problemach, a nawet, że się spotykają. Edyta od razu wraca pamięcią do momentu, kiedy Arek pokazał jej zdjęcie Ani, które zachował na pamiątkę i doskonale pamięta to ukłucie zazdrości. Na fotografii zobaczyła kobietę o niesamowitej urodzie, wręcz takiej, wobec której żaden mężczyzna nie przeszedłby obojętnie. W Edycie natychmiast budzą się uśpione kompleksy. Płonie z zazdrości o ukochanego i nie potrafi myśleć o niczym innym. Wyobraża sobie, jak piękna Ania nagle pojawia się w życiu jej wielkiej miłości, że wyciąga do Arka pomocną dłoń, ratuje go z opresji i ponownie rozbudza stare uczucia. Edyta jest przerażona takim obrotem spraw. Nie potrafi zebrać myśli. Musi natychmiast porozmawiać ze swoim przyszłym mężem i wyjaśnić tę dziwną sytuację. Ale Arek, skonfrontowany z tym mailem, wypiera się wszystkiego. Zarzeka się, że od dawna nie ma kontaktu ze swoją byłą miłością i że nie ma nawet pojęcia, skąd Ania wie o jego problemach, czy zna adres do Edyty. Trzeba jednak przyznać, że brzmi to nieco absurdalnie i trudno znaleźć inne logiczne wytłumaczenie, dlatego Edyta niestety nie do końca wierzy przyszłemu mężowi. Ziarno niepewności zostało zasiane, a razem z nim pojawił się nowy cel. Edyta nie może dopuścić, żeby Ania, która zdradziła, że zrobi wszystko, żeby odzyskać Arka, dopięła swego. Musi ją uprzedzić.
to ona pomoże ukochanemu uratować firmę i doprowadzić do końca życiowy interes. W ten sposób na pewno na dobre pozbędzie się swojej największej rywalki, a ukochany na dodatek będzie jej dozgonnie wdzięczny. Dziwny mail, sytuacja finansowa Arka, a do tego wielkimi krokami zbliżający się ślub, to wszystko sprawia, że Edyta staje się jednym wielkim kłębkiem nerwów. Czuje presję i ogromne poczucie obowiązku, ale nie tylko. Temu wszystkiemu towarzyszy ogromny strach i zazdrość, bo co jeżeli nie zdąży? Co jeśli jednak Arkowi pomoże piękna Anna i przyszły mąż, chwilę przed ślubem, zostawi ją dla swojej starej miłości? Narzeczony co prawda twardo zaprzecza i rozwiewa obawy Edyty. Mówi, że mail to tylko nieporozumienie, że on kocha właśnie ją i że nigdy jej nie zostawi, ale Edyta nie jest ani trochę spokojniejsza. Jest piątek, 21 października. Minęły zaledwie 2 dni od dziwnej wiadomości od Anny. Właśnie dzisiaj Edyta odwiedza swoich rodziców w Łowiczu. Przyjechała tu, żeby przekazać im ważne wieści. Teraz informuje ich już nie tylko o tym, że jest zaręczona, ale także zaprasza ich na ślub, a wcześniej na oficjalne przyjęcie zaręczynowe. Rodzice kobiety są nieco zszokowani. Już wiadomość o tak szybkich zaręczynach była dla nich zaskakująca, ale jak widać para nie chce czekać nawet ze ślubem. Nie potrafią wyjść ze zdumienia, że ich do tej pory tak rozważna córka wychodzi za mąż za kogoś, kogo zna zaledwie 2 miesiące i kogo oni sami nigdy jeszcze nie widzieli. Nie bardzo wiedzą, jak mają się w tej sytuacji zachować. To wszystko jest tak nierealne, że nie potrafią nawet okazywać szczególnej radości. Z drugiej jednak strony czują się rozdarci. Edyta jest przecież taka szczęśliwa. Może nie powinni tego wszystkiego psuć swoimi wątpliwościami, szczególnie, że chyba niczego nie zmienią. A co jeśli przeciwnie i powinni sprowadzić córkę na ziemię? Pozostają jednak przy pierwszej opcji. Przecież pewnie i tak nic nie zrobią, a wiele wskazuje na to, że Arek to rzeczywiście niesamowity człowiek. Wierzą, że Edyta dobrze wybrała. Według opowieści córki to idealny kandydat na zięcia. Idealny, bo nawet słowem nie wspomniała o interesie życia, problemach finansowych czy planach na rzekomo ogromne zyski. Gdy Edyta wraca od rodziców, ma dużo lepszy nastrój. Wygląda na to, że poinformowanie ich o ślubie przyniosło jej ulgę, ale w Warszawie ciągle czekają problemy. Arek, choć teraz już nie naciska, to jednak przypomina, że termin odebrania towaru na granicy nieubłaganie się zbliża. Ale Edyta, naładowana dobrą energią, przystępuje do działania. Znowu idzie do banku, ale teraz prosi o dużo mniejszy kredyt niż ostatnio, jednak najwyższy, jaki może zaciągnąć ze swoją zdolnością kredytową. Plan częściowo się udaje, bo najpierw w pierwszym banku dostaje 24 tysiące, a później w drugim 19. Łącznie daje to 43 tysiące złotych, co jest naprawdę dużą kwotą, ale jednocześnie to nadal za mało. Czuje jednak, że jest już blisko. Gorączkowo i w ogromnym chaosie szuka możliwości uzbierania pozostałej kwoty. Jest już nastawiona na to, że musi się udać, zrobi wszystko, żeby nie stracić mężczyzny swojego życia. W związku z tym także w swojej firmie prosi o udzielenie jej pożyczki. Na jej szczęście z sukcesem, bo i w swoim miejscu pracy otrzymuje 10 tysięcy złotych. To jednak nadal nie wystarczy, a oficjalne możliwości powoli się wyczerpują, dlatego po resztę pieniędzy Edyta rusza do najbliższych. Rozmawia m.in. ze swoją ciocią, której nie mówi dokładnie o co chodzi, ale od której mimo tego dostaje kolejne 10 tysięcy złotych. Na chwilę obecną ma już w portfelu ponad 60 tysięcy złotych, ale to nadal za mało, żeby dobić targu i nie stracić wpłaconej zaliczki. Edyta zaczyna się stresować. Czuje, że kończą się jej pomysły. Przypomina sobie jednak, że przecież jej siostra Justyna w czerwcu tego roku brała ślub. Z rozmów pamięta, że małżeństwo z weselnych kopert uzbierało ładną sumę pieniędzy. Mając to na uwadze, gdy jest 1 listopada, dzwoni do swojej siostry i przez telefon prosi ją o pożyczkę. Justyna chce pomóc, ale nie jest w stanie pożyczyć wszystkiego, dlatego proponuje 3000 zł. Edyta dziękuje i przyjmuje co jest. Zawsze to kolejna gotówka, która zbliża ją do celu.
Kolejną osobą, która wspomaga Edytę finansowo, jest jej kolega z pracy Andrzej. Mężczyzna zna swoją koleżankę już sporo czasu. Wie, że jest sumienna, poważna i że przede wszystkim jest wypłacalna. Edyta swojemu koledze zdradza, po co są jej te pieniądze i wtajemnicza go w szczegóły transakcji. Jego prosi o jakąkolwiek sumę, żeby móc doprowadzić wszystko do końca. Andrzej, chociaż trochę niepewnie, daje jej 5000 zł, ale jednocześnie ostrzega koleżankę, że razem z Arkiem powinni się odpowiednio zabezpieczyć i sporządzić jakieś umowy. Przecież Edyta sama powinna o tym dobrze wiedzieć. Andrzej jest dużo bardziej podejrzliwy niż jego koleżanka po fachu. Wypytuje ją o wszystkie okoliczności i warunki rzekomego interesu życia. Rzuca też kilka dobrych rad, ale ostatecznie i tak bardzo się dziwi, że Edyta, mając takie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, wchodzi w tak niepewne biznesy. Ale kobieta jest jak w transie, nastawiona na cel. Ostatnie 2000 zł pożycza jej przyjaciółka, która co prawda też bez problemu daje pieniądze Edycie, ale jednocześnie prosi ją o rozwagę. Violetta wie, po co potrzebna jest ta gotówka i coraz mniej jej się to podoba. Jest też trochę zaniepokojona tym, że nie będzie mogła trzymać ręki na pulsie, bo właśnie wyjeżdża do Paryża i wraca dopiero po długim weekendzie, który zaczyna się już w piątek, 11 listopada. Viola, przekazując swoje pieniądze, zaznacza, że po swoim powrocie chce poważnie porozmawiać z Edytą. Czuje, że chyba musi nieco sprowadzić ją na ziemię. Jako jedna z nielicznych, śledzi wszystko od początku, o wszystkim wie i uważnie i z boku przygląda się całej relacji. Im dłużej to trwa, tym coraz bardziej przekonana jest, że z Arkadiuszem jest coś nie tak, ale trudno jej dotrzeć do Edyty. Na chwilę obecną Violetta mu nie ufa. Nie ufa też temu, co dzieje się z jej przyjaciółką, która zachowuje się zupełnie inaczej niż zawsze. Niespodziewana miłość, planowanie szybkiego ślubu, dziwne zbieranie pieniędzy, za dużo tu czerwonych flag i jak kobieta z kobietą muszą na poważnie o tym porozmawiać. To wszystko odkładane jest jednak w czasie. Violetta ma plany, a Edyta jednocześnie jest taka szczęśliwa. Pomiędzy gromadzeniem kolejnych pieniędzy ciągle myśli o ślubie i swoim nowym, przyszłym życiu. Tuż po długim weekendzie umawia nawet termin w jednym z salonów, gdzie będzie wybierała swoją wymarzoną suknię ślubną. To jej marzenie, które spełni mimo wysokiej ceny. Nadchodzi czwartek, 10 listopada. To wielki dzień, bo właśnie dzisiaj Arkadiusz ma odebrać z granicy swój towar i zapłacić resztę kwoty za sprzęt. Jak się okazuje, jest to możliwe tylko dzięki Edycie, która przez ostatnie dni gorączkowo zaciągała kredyty i pożyczała pieniądze od wszystkich dookoła. Jeden z kredytów wzięła nawet pod zastaw swojej kawalerki, ale dzięki temu ryzyku udało jej się uzbierać prawie całą sumę, bo ponad 70 000 zł. Mimo obaw ukochanej, Arek uznał, że z końcówką jakoś sobie poradzi. Teraz jest przeszczęśliwy, bo chyba do końca nie wierzył, że jego ukochana naprawdę to wszystko osiągnie. Zgodnie z planem, z samego rana wsiada w samochód i rusza w drogę do Kostrzyna. Cały czas pozostaje też w kontakcie telefonicznym ze swoją narzeczoną, która zabrała nawet do pracy mapę, żeby w razie potrzeby nawigować ukochanego. Nie dziwi, że księgowa od rana nie potrafi skupić się na swojej pracy. Wpatruje się w telefon i jest zdenerwowana, czy wszystko się uda. Z drugiej strony jest też podekscytowana, bo na dzisiejszy wieczór Arek zaplanował dla nich kolację w mieszkaniu, które niedawno wynajął od swojego kolegi. Znajomy tymczasowo przebywa za granicą i mężczyzna korzysta teraz z jego lokum, gdzie mogą spotkać się sami, bez obecności jego schorowanej cioci. Arek zaplanował na dzisiaj romantyczną kolację tylko dla ich dwoje. Chce też uczcić dobry interes, ale i od razu rozliczyć się z Edytą, która po wszystkim będzie mogła spłacić zobowiązania. Mimo że wszystko zapowiada się dobrze, kobieta jest kłębkiem nerwów. Jest typem osoby, która będzie spokojna dopiero wtedy, gdy wszystko będzie już na pewno załatwione. Dlatego też ciężko nazwać jej dzisiejszy dzień w pracy produktywnym. Jest rozkojarzona i nieobecna. Dostrzega to jej kolega Andrzej, który bacznie jej się przygląda. Zawsze oddana pracy i sumienna Edyta, dzisiaj jest ewidentnie skupiona na czymś innym. Ciągle gdzieś dzwoni, a na biurku ma rozłożoną papierową mapę i zamiast pracować, co chwilę przez telefon instruuje swojego partnera, którą trasę powinien wybrać, żeby jak najszybciej dojechać do Kostrzyna.
końcu jednak Edyta wyraźnie się rozluźnia i oddycha z ulgą. Dostaje wiadomość, na którą od rana czekała. Wszystko poszło zgodnie z planem, dobili targu. Arek zaczyna kierować się w stronę Warszawy. Będzie co świętować dzisiaj wieczorem. Wreszcie też będzie mogła skupić się już tylko na ślubie. Kobieta uspokaja się, głęboko oddycha i wraca do pracy. Dalsza część dnia mija spokojnie. Edyta po pracy wraca do domu i szykuje się na kolację. Nie może się doczekać, kiedy wreszcie zobaczy się z Arkiem, już bez stresu i nerwów, jakie towarzyszyły im w ostatnich dniach. To wreszcie ten dzień, na który tak długo czekała, w którym na dobre będzie mogła zacząć cieszyć się ich związkiem. Późnym popołudniem wsiada do swojego ciemnego Volkswagena Polo i jedzie na ulicę Magiera do mieszkania, które jej narzeczony wynajmuje od kolegi. Jeszcze w trakcie jazdy, przed godziną 18, rozmawia ze swoim kolegą z pracy, Andrzejem. Rozmowa ta jest luźna i nie trwa zbyt długo, bo po kilku minutach Edyta dojeżdża na miejsce i żegna się z kolegą, kończąc rozmowę. Teraz swój czas ma zarezerwowany tylko dla Arka i dla nikogo innego. Jednak niedługo później randka zostaje zakłócona, bo mama Edyty, pani Alicja, próbuje dodzwonić się do córki. Co prawda i ona wie, że dzisiejszy wieczór spędza ze swoim wybrankiem, ale dzwoni, bo ma ważny powód. Chce przypomnieć, że dzisiaj są imieniny teścia jej drugiej córki. Właśnie są u niego z wizytą i mama orientuje się, że mimo że jest już bardzo późno, to Edyta wciąż nie zadzwoniła. Chociaż starsza kobieta próbuje się dodzwonić i uratować sytuację, to niestety córka nie odbiera ani jednego połączenia, co zaczyna niepokoić panią Alicję. Mama wie, że Edyta widzi się dzisiaj z narzeczonym, ale nie potrafi pozbyć się uczucia, że coś jest nie tak, bo córka zawsze odbiera od niej telefon, nawet wtedy, gdy jest bardzo zajęta. Wątpliwościami dzieli się z Justyną, jednak ona od razu stara się uspokoić swoją mamę. Tłumaczy jej, że przecież Edyta ma dzisiaj romantyczną kolację z Arkiem, od rana mówiła tylko o tym. Trzeba dać zakochanym trochę swobody i przestrzeni. Pewnie rzuciła telefon w kąt i przy przyszłym mężu zapomniała o reszcie świata. Ale zdaje się, że zapomniała na dobre, bo mija cały wieczór, a Edyta milczy i ostatecznie nie dzwoni do teścia swojej siostry. To jednak nie koniec ciszy, bo nie odzywa się przez cały długi weekend. Edyta ani nie dzwoni, ani nie odbiera telefonu, zarówno przez cały piątek, 11 listopada, ale też przez kolejne dni, czyli przez sobotę i niedzielę. Bliscy zaczynają się martwić. To bardzo nietypowe, ale liczą, że może Edyta i Arek wyjechali gdzieś razem, może ten czas chcieli spędzić tylko we dwoje i nie chcieliby ktokolwiek im przeszkadzał. Rodzice Edyty czekają więc cierpliwie, aż zakochana para sama da znać. Nadchodzi 14 listopada, to poniedziałek. Właśnie mija długi weekend i najwyższy czas wrócić do pracy i normalności. Pani Alicja ma nadzieję, że córka dzisiaj już sama się do niej odezwie, szczególnie gdy zobaczy tak wiele nieodebranych połączeń. Musi przecież zrozumieć, że wszyscy się martwią. Ale mimo nadziei i oczekiwań mijają godziny, a Edyta nadal milczy. Pani Alicja zaczyna już poważnie się niepokoić. Dzwoni nie tylko na telefon komórkowy córki, ale też na jej telefon domowy, ale i tu nikt nie podnosi słuchawki. Po kilku nieudanych próbach i kolejnych godzinach spędzonych w napięciu, pani Alicja postanawia działać. Chwyta za telefon i ponownie dzwoni, ale tym razem do firmy, w której pracuje Edyta. Jest przekonana, że tu już na pewno ją zastanie i dowie się, o co chodzi. Jednak gdy zaniepokojona mama rozmawia z przedstawicielem firmy, na jaw wychodzi, że Edyta wcale nie pojawiła się dzisiaj w pracy. Mało tego, zrobiła to zupełnie niespodziewanie i nawet nie dała wcześniej znać, że jej nie będzie. Do kadr nie trafiło też żadne zwolnienie lekarskie i wszystko wskazuje na to, że kobieta po raz pierwszy zaniedbała swoje obowiązki. Słysząc to, pani Alicji głos jeży się na głowie. Jest przerażona. Teraz też już niemal pewna, że musiało stać się coś złego. Bliscy Edyty postanawiają działać natychmiast i analizują sytuację. Naradzają się, co robić dalej. Pierwsze, co przychodzi im do głowy, to to, że być może ich córka i siostra miała jakiś wypadek.
Może stało się coś, gdy prowadziła samochód, a może zasłabła w swoim mieszkaniu. Siostra Justyna i przyjaciółka Viola natychmiast rzucają wszystko i pojawiają się pod blokiem Edyty. Nie mają jednak kluczy i liczą, że do klatki wpuści ich ktoś z mieszkańców. Może też trafią na sąsiadkę czy sąsiada Edyty i dowiedzą się, czy nie widzieli jej w ostatnim czasie. Zmartwione kobiety mają jednak ogromne szczęście, bo pod klatką spotykają dozorcę bloku. Chociaż co prawda nie widział Edyty, to z całą pewnością może powiedzieć, że w budynku na pewno nie działo się nic niepokojącego. Nie było tu policji ani karetki, nie było też słychać awantury, nie zgłoszono również żadnego włamania. Nic więcej niestety nie może zrobić, bo dozorca nie ma kluczy do poszczególnych mieszkań, a niestety drzwi do mieszkania Edyty są zamknięte na cztery spusty. Także mimo pukania nikt ich nie otwiera, nikt też nie odpowiada i zdaje się, że w środku panuje absolutna cisza. Ale siostra i przyjaciółka są przerażone wizją, że w środku może przecież leżeć nieprzytomna Edyta, wzywają więc straż pożarną. Niedługo później na miejscu zjawiają się zaalarmowani strażacy. Dzięki drabinie z wysięgnikiem mają możliwość zajrzeć do środka przez okno. Wszystko jednak wydaje się być w całkowitym porządku. Mieszkanie jest puste, z całą pewnością nikt też nie leży na podłodze. W środku panuje porządek i nic nie wzbudza podejrzeń. Strażacy nie widzą żadnego powodu, by wyważać drzwi czy wybijać okno i na tym kończą swoją interwencję. Bliscy znowu są pozostawieni sami sobie. Są zagubieni i zastanawiają się, co dalej. Wtedy też Violetta przypomina sobie, że Edyta miała na niedzielę umówione spotkanie w salonie sukien ślubnych. Od razu więc dzwoni na miejsce i pyta, czy jej przyjaciółka zjawiła się wczoraj na mierzeniu. Niestety słyszy to, czego się obawiała. Kobieta nie przyszła i nie odwołała wizyty, mimo że przecież tak bardzo nie mogła doczekać się przymiarek. Teraz zarówno Justyna, jak i Viola myślą już podobnie jak pani Alicja. Coś się wydarzyło, dlatego zgodnie postanawiają, że należy zawiadomić policję. Rodzice Edyty, jej siostra i przyjaciółka pojawiają się na komisariacie. Chcą zgłosić zaginięcie Edyty i poprosić o natychmiastowe poszukiwania. Ich zapał i gotowość do działania studzi jednak przyjmujący zgłoszenie policjant, który stara się ich nieco uspokoić i załagodzić nerwową atmosferę. Uświadamia przybyłych, że właśnie skończył się przecież długi weekend. Może Edyta postanowiła odpocząć, a jej wyjazd nieco się przedłużył. Dopytuje, czy jest sens panikować, szczególnie w takich okolicznościach. Ale bliscy zaginionej są nieustępliwi, a słowa policjanta nie budzą w nich wątpliwości. Edyta to zdecydowanie nie jest typ imprezowiczki. Kobieta przez całe swoje życie nigdy nie opuściła żadnego dnia w pracy bez powodu, zawsze też utrzymuje stały kontakt z rodziną i nigdy nie milczała tak długo. Zgodnie z ich wolą, zgłoszenie zaginięcia zostaje przyjęte. Teraz trzeba zacząć działać. Bliscy są gotowi, by szukać na własną rękę i gdy kierują się już do wyjścia, na korytarzu spotykają obcego mężczyznę, który niespodziewanie zaczepia ich i pyta, czy to oni są rodziną Edyty. Zdezorientowani i zaskoczeni nawet nie wiedzą, co powiedzieć i wtedy dociera do nich, że właśnie stoi przed nimi Arek, ukochany Edyty, którego dopiero mieli poznać podczas przyjęcia zaręczynowego. Mężczyzna poznał ich bez trudu. Jego przyszła żona pokazywała mu zdjęcia swoich bliskich. Teraz jednak po raz pierwszy widzą się twarzą w twarz i to w bardzo niepokojących okolicznościach, które potęguje dziwne zachowanie Arka. Bo mężczyzna wcale nie jest przyjaźnie nastawiony. Natychmiast wybucha niepohamowaną złością. Z zaskoczenia oskarża rodziców Edyty, że pewnie podejrzewają go o to, że ma coś wspólnego z jej zaginięciem. Nawet niepytany wykrzykuje, że nie widział jej od wielu dni i że nie ma pojęcia, gdzie jest. Rodzice Edyty są wstrząśnięci zachowaniem Arka, ale też tym, co właśnie od niego usłyszeli. Nawet spokojnemu ojcu zaginionej puszczają nerwy. Starszy mężczyzna nie może zrozumieć, jak Arek przez tyle dni mógł nie wiedzieć, gdzie jest jego narzeczona. Przecież są zaręczeni i już 17 grudnia mają wziąć ślub. Jednak to, co słyszą w odpowiedzi na te zarzuty, wręcz ścina ich z nóg. Arek z pełną stanowczością i złością odpowiada,
że nie ma pojęcia o żadnym ślubie ani o żadnych zaręczynach i że Edyta to zwykła oszustka. Bliscy zaginionej księgowej stoją jak wryci. Mała czerwona lampka, która do tej pory dyskretnie paliła się w ich głowach, zamieniła się teraz w ogromny znak ostrzegawczy. Oni nie mają wątpliwości, kto kłamie. Nie wiedzą jednak, co kryje się za tym kłamstwem. Myślami wracają do opowieści swojej córki. Już wtedy z niedowierzaniem słuchali o wspaniałym, inteligentnym i światowym narzeczonym, który oświadcza się po miesiącu znajomości. Cały czas podchodzili do wszystkiego z dystansem, ale i spokojem, bo ufali decyzjom twardo stąpającej po ziemi córce. Co jakiś czas prosili tylko Edytę, żeby zachowała odrobinę zdrowego rozsądku. Takie uwagi zawsze jednak kończyły się nieco nieprzyjemnym kończeniem tematu. Edyta raz nawet zarzuciła swojej mamie, że jest zbyt bojaźliwa, bo za często ogląda magazyn kryminalny 997. Teraz to jednak życie pisze ten scenariusz, a rodzice sami czują się jak bohaterowie jednej z inscenizacji. Tutaj jednak wszystko dzieje się naprawdę, coś bardzo niepokojącego, co muszą natychmiast wyjaśnić. Z Arkiem będzie to jednak trudne, absolutnie nie jest nastawiony na współpracę. Wykrzykuje, że jest wnukiem znanego reżysera, a do tego prawnikiem, który zna prokuratorów i że z całą pewnością nie da się w nic wplątać. Mama Edyty zaczyna zastanawiać się nad tym, co wcześniej w sobie tłumiła. Bo często zastanawiała się nad tym, dlaczego tak wspaniały mężczyzna jak Arek nadal jest sam. Przecież miał pochodzić z dobrego domu, być światowcem. Powątpiewała we wszystkie opowiadane o nim historie. Od początku miała także nieodparte wrażenie, że albo w Arku, albo w jego rodzinie coś nie gra. Gdy wszyscy debatują i analizują sytuację, odzywa się też Violetta. Okazuje się, że i ona miała spore wątpliwości. Według niej cały ten wybuch miłości, zaręczyny i ślub w pośpiechu, wszystko to było podejrzane i to od samego początku. Na jaw wychodzi coś jeszcze, o czym nie mieli pojęcia rodzice. Para nie poznała się przez koleżankę Edyty, a przez internet, a Arek wyznał miłość Edycie już po ich pierwszym spotkaniu na żywo, co wydawało się Violi niedorzeczne i dość dziecinne. Przyjaciółka zdradza też, że związek Edyty wcale nie był idealny i wręcz pełen sprzeczności. Na początku mężczyzna angażował się, ciągle wysyłał wiadomości i dzwonił, ale nagle coś się zmieniło. Edyta żaliła się wielokrotnie, że mimo poważnych planów, ukochany unikał jej i trzymał w stanie ciągłej niepewności. Kobieta miała w związku z tym wahania nastrojów i często była po prostu smutna. Wszyscy dowiadują się też o pożyczce. O tej, o którą Arek niby nie prosił, ale jednak dawał do zrozumienia, że Edyta powinna ją dla niego wziąć. To wszystko razem wzięte zaczyna wyglądać naprawdę dziwnie. Do bliskich dociera, że tak naprawdę każdy czuł, że coś jest nie tak, ale nikt nie próbował powstrzymać zakochanej Edyty. Nikt nie chciał odbierać jej szczęścia i radości, którą myśleli, że Arek wniósł do jej życia. Teraz jednak już jest za późno, by coś sobie wyrzucać. Trzeba działać. Potrzebne są tu dowody na kłamstwa, a pierwszy dowód pojawia się szybko. Kiedy rodzina sprawdza, czy w Urzędzie Stanu Cywilnego na 17 grudnia 2005 roku zaplanowano ślub Edyty i Arka, okazuje się, że nikt o takich imionach i nazwiskach nie miał brać ślubu ani tego dnia, ani żadnego innego. Kim więc tak naprawdę jest Arek? Co było prawdą, a co kłamstwem? I przede wszystkim, gdzie jest Edyta? Mija dzień za dniem, a kobieta nie wraca do domu. Nie daje też znaku życia, a jej telefon uparcie milczy. Nadchodzi 13 grudnia 2005 roku. To ponad miesiąc od ostatniego kontaktu z kobietą. Teraz już nikt nie ma wątpliwości, że sprawa jest bardzo poważna. W związku z tym oficjalnie wszczęte zostaje śledztwo w sprawie pozbawienia wolności księgowej z Warszawy, a oddelegowani policjanci zaczynają pracować nad sprawą z pełnym zaangażowaniem. W pierwszej kolejności policja otwiera drzwi do kawalerki w Ząbkach, ale szybko okazuje się, że nie ma tu wiele pracy dla mundurowych. Nie znajdują tu niczego podejrzanego, nie ma też śladów włamania.
Bliscy przeglądają rzeczy osobiste Edyty i odnotowują, że na miejscu są wszystkie jej ubrania, a w środku panuje charakterystyczny dla niej idealny wręcz porządek. W zasadzie nic tu nie odbiega od normy, poza drobnymi detalami. Czegoś jednak brakuje. Laptopa i biżuterii z białego złota. Nie ma też ważnych dokumentów. Aktu własności mieszkania, ale też dokumentów do Volkswagena Polo należącego do Edyty. To rodzi pytania. Dlaczego nie zniknęła szczoteczka do zębów, bielizna, ubrania codzienne, a za to brakuje wartościowych rzeczy? Gdy policja opuszcza już lokal, w mieszkaniu pozostaje ciągle Viola razem ze swoim chłopakiem. Na własną rękę szukają wskazówek, gdy nieoczekiwanie zjawia się Arek. Znowu jest arogancki, przechwala się swoim pochodzeniem i koneksjami. Znowu też zarzuca Edycie oszustwo i to, że oszukała go na dużą sumę pieniędzy. Przynosi nawet ze sobą umowę sporządzoną przez niego i zaginioną, z której wynika jasno, że Edyta pożyczyła od niego 28 tysięcy złotych. Mężczyzna macha kartką papieru. Jest oschły i nerwowy, żąda zwrotu pieniędzy. W rozmowie z rodziną i bliskimi nie sprawia wrażenia ani trochę zatroskanego, a wręcz przeciwnie. Jakakolwiek próba rozmowy z nim jest jednak jałowa. Nie ma wątpliwości. Sami niczego się od niego nie dowiedzą, bo jest po prostu wrogo nastawiony. W związku z tym rodzina od razu przekazuje policji zebrane przez siebie informacje, włącznie z tym, co zaginęło z mieszkania, ale też od A do Z przedstawiają swoje wątpliwości na temat Arka. Przekazują im wszystko, co o nim wiedzą, ale też zaznaczają, że jego zachowanie jest dla nich podejrzane. Co prawda, nie mają żadnych niezbitych dowodów na to, by mężczyzna miał bezpośredni związek z zaginięciem Edyty, ale sami zauważają liczne poszlaki, które wskazują na to, że prawdopodobnie kobieta poznała przez internet człowieka, który tak naprawdę może być kimś zupełnie innym niż mówi. W czasie, gdy śledczy próbują ustalić, co stało się z Edytą, Arkadiusz znowu nie daje o sobie zapomnieć i sam aż kilka razy pojawia się na komisariacie w Ząbkach, gdzie prowadzone jest śledztwo. Przy policjantach pokazuje jednak drugą naturę. Teraz jest zmartwiony i zasmucony losem kobiety. Wspomina o pieniądzach, które od niego pożyczyła, ale nie jest tak bojowo nastawiony jak w stosunku do rodziny. Wręcz przeciwnie, jest opanowany, spokojny i bardzo wiarygodny. Mężczyzna rozmawia z jedną z policjantek i zeznaje z pokorą i smutkiem, że zaufał sympatycznej księgowej. Martwi się o nią, chociaż czuje, że chyba dał się oszukać jak dziecko. Kobieta zniknęła i to z jego pieniędzmi, ale on i tak się o nią martwi. Do tego wszystkiego jest jeszcze narażony na wyssane z palca oskarżenia jej rodziny. Arek przyznaje, że faktycznie mieli spotkać się z Edytą w czwartek, 10 listopada w mieszkaniu jego mamy, jednak do spotkania nie doszło, bo w ostatniej chwili jego mama zrezygnowała z wyjścia i nie mogliby zostać sam na sam. To podobno wywołało burzę. Edyta była bardzo zła, że się nie zobaczą i obraziła się na Arka za nagłą zmianę planów. Chociaż mocno się pokłócili, to mężczyzna kolejnego dnia czuł się z tym źle i w piątek rano, 11 listopada, stawił się u Edyty z bukietem kwiatów, ale nikt mu nie otworzył drzwi. Jego wersja, ton jego wypowiedzi i całe zachowanie nie budzą w przesłuchującej go policjantce wątpliwości. Mężczyzna wygląda na szczerego, jest spokojny i rzeczowy, dlatego po rozmowie zostaje zwolniony do domu. Śledczy jednak na tym nie kończą pracy. Muszą teraz przeanalizować wszystkie dowody, bo czują się nieco rozdarci. Z jednej strony mają bliskich zaginionej, którzy są wręcz przekonani, że Arek to kłamca i osoba odpowiedzialna za zniknięcie kobiety. Z drugiej jednak strony mężczyzna, który z nimi rozmawia, robi bardzo dobre wrażenie i wygląda na szczerego. Trzeba ustalić, o co tutaj chodzi. Śledczy w pierwszej kolejności próbują więc dowiedzieć się jak najwięcej o samej zaginionej, poznać jej zwyczaje i zweryfikować to ze słowami bliskich. Wtedy okazuje się, że Edyta to wręcz obywatelka idealna. Nigdy nie była karana, ani nawet nie dostała mandatu. Zebrane informacje jasno wskazują, że prowadzi spokojne i ustatkowane życie, że dobrze zarabia, nie ma wrogów i że jest świetnym i cenionym pracownikiem.
Tak jak mówili bliscy, nigdy wcześniej nie znikała i z natury jest osobą wyjątkowo poukładaną. Jest jednak jedna rzecz, która zwraca uwagę policji. Do tej pory Edyta miała zaciągniętą jedynie niewielką pożyczkę, którą dawno już spłaciła, ale zaraz przed swoim zniknięciem zrobiła coś nietypowego dla siebie i zapożyczyła się w aż dwóch bankach, a także u znajomych i rodziny, łącznie na ponad 70 tysięcy złotych. To od razu wzbudza wątpliwości w śledczych. Kobieta zdobywa dużą sumę pieniędzy i znika. To musi mieć znaczenie w sprawie. Śledczy próbują namierzyć telefon Edyty, jednak jest to niemożliwe, bo jest wyłączony. Zwracają się jednak do operatora z prośbą o billingi, które zasiewają pewne wątpliwości. Na chwilę obecną udało się ustalić, że ostatnią osobą, z którą Edyta rozmawiała, był jej kolega z pracy, Andrzej. Według niego rozmawiali krótko, w czasie gdy kobieta jechała na spotkanie z Arkiem, spotkanie, którego mężczyzna teraz się wypiera. Billingi pokazują jednak, że rozmowa z Andrzejem wcale nie była ostatnią rozmową, bo kilka minut później do Edyty zadzwonił Arek, a połączenie zostało nawiązane. Od tamtej rozmowy Edyta już nie odebrała ani razu swojego telefonu, który kolejnego dnia, w piątek, 11 listopada, został wyłączony. Jednak w sobotę, 12 listopada, na nowo zalogował się w sieci, ale żadne z przychodzących połączeń nie zostało odebrane. Śledczy zastanawiają się, dlaczego telefon był włączany i wyłączany, ale też dlaczego Arek nie wspomniał nic o ich ostatniej rozmowie telefonicznej. Gdy mężczyzna zostaje skonfrontowany z tymi wiadomościami, zmienia zeznania i twierdzi, że już jednak widział się z Edytą 10 listopada, właśnie w okolicach tego ostatniego połączenia. Mówi jednak, że widzieli się tylko na chwilę na mieście i spotkanie było krótkie i niezobowiązujące. To jednak zasiewa w śledczych ogromne wątpliwości. Mężczyzna w krótkim czasie diametralnie zmienia swoje zeznania, co zwraca ich uwagę, dlatego postanawiają dokładniej mu się przyjrzeć. Policja zabiera się do pracy i analizuje życiorys Arka. Przede wszystkim porównują zebrane informacje, jakie uzyskali od bliskich Edyty, do stanu faktycznego, a na jaw zaczyna wychodzić szokująca prawda. W pierwszej kolejności okazuje się, że Arek wcale nie jest studentem prawa. Nie ma nawet wyższego wykształcenia, chociaż przez jakiś czas studiował administrację publiczną. Nie jest też właścicielem żadnej firmy, a nawet więcej, nie ma żadnej pracy. Do tej pory miał tylko prace dorywcze i w zasadzie w żadnym zawodzie nie potrafił zagrzać miejsca na dłużej. Albo sam szybko rezygnował z pracy, albo dostawał wypowiedzenie za wypowiedzeniem, bo był zwyczajnie leniwy i nieobowiązkowy. Jak mówią jego dawni pracodawcy, nie wysilał się, często się spóźniał, a czasem nawet w ogóle nie przychodził do pracy i nikogo o tym nie informował. Z każdym kolejnym odkryciem policjantów, misternie budowane kłamstwa rozsypują się jak domek z kart. Arek wcale nie jest wnukiem znanego reżysera, nie jest też synem lekarki. Pochodzi z biednej i rozbitej rodziny. Ojciec jest alkoholikiem, z którym jego mama, Liliana, rozwiodła się lata temu. Kobieta nie mieszka też wcale we Włoszech. Pracuje jako recepcjonistka w szpitalu w Warszawie i mimo, że jej syn ma już prawie 30 lat i że sama zarabia niewiele, ciągle go utrzymuje. To zresztą nie koniec. Jak sprawdzają śledczy, w Trabuku nie mieszka nikt z członków rodziny Arka, bo tak naprawdę nawet nie ma takiej miejscowości, ani we Włoszech, ani nigdzie indziej na świecie. Trabuco to po prostu nazwa marki produkującej sprzęt wędkarski, bo zamiłowanie do łowienia ryb to chyba jedyna prawdziwa informacja o mężczyźnie. Arek nie był też oczywiście na żadnej misji ONZ. W zasadzie nawet nie spędził ani jednego dnia w wojsku. Nie mógł, bo dostał kategorię D, czyli taką, która dyskwalifikuje go jako potencjalnego żołnierza zawodowego. Arkadiusz nie mieszka też w 160-metrowym apartamencie. Mieszka razem ze swoją mamą w małym, ciasnym mieszkaniu. Nawet klasztor, w którym rzekomo szukał siebie po rozstaniu, po prostu nie istnieje. Biorąc pod uwagę mnogość kłamstw i rozbieżności, policja decyduje się, by porozmawiać także z mamą Arka.
Kobieta jest jednak bardzo zaskoczona, słysząc o Edycie. Nie miała pojęcia ani o jej istnieniu, ani o tym, że syn planował wziąć z nią ślub. Jest też w głębokim szoku, gdy słyszy, że Arek miał pożyczyć komuś blisko 30 tysięcy złotych. Jak twierdzi, syn nigdy nie ma pieniędzy i zawsze brakuje mu na życie, które w zasadzie toczy się między wędkowaniem a siedzeniem przed komputerem. Śledczy nie mają już wątpliwości. Wiedzą, kto z całą pewnością kłamie. Zapada więc decyzja o tym, żeby przeszukać mieszkanie Arka, w zasadzie mieszkanie jego matki. Gdy policja udaje się na miejsce, zastaje tam brud i bałagan. Całe mieszkanie wygląda, jakby nikt nie sprzątał tutaj od wieków. Lokum jest nie tylko zaniedbane, ale i zadłużone w spółdzielni i to na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Arkowi i jego mamie grozi eksmisja. Często też nie ma tu prądu ze względu na zaległości w płatnościach. Gdy policjanci wchodzą do pokoju Arkadiusza, są w szoku, że tak żyje 30-letni mężczyzna, rzekomy prawnik i przedsiębiorca z sukcesami. Jego mały pokoik jest zagracony. W powietrzu unosi się fatalny zapach, a jego łóżko w zasadzie przypomina bardziej legowisko, które nadaje się tylko na śmietnik. Panuje tu wszechobecny brud i nieład. Na podłodze leżą pudełka po pizzy wymieszane z wędkarskim sprzętem. Śledczy znajdują tu też bardzo nietypowe książki, kserokopie Mein Kampf, kryminologię Brunona Hołysta oraz anatomię człowieka Adama Bochenka. Na ścianach widać za to chyba jedyną prawdziwą rzecz o Arku – zdjęcia, na których prezentuje złowione przez siebie ryby. Na koniec wychodzi, że sam Arek nie tylko nie zarabia i nie ma pieniędzy, ale jeszcze ma długi i kilka niespłacanych kredytów na koncie. Tym bardziej zastanawia, skąd ktoś taki miałby pieniądze na tak dużą pożyczkę, jakiej rzekomo udzielił Edycie. Ale to nie koniec, bo w ogromnym bałaganie w pokoju Arka policja odnajduje coś, co od razu przyciąga ich uwagę. Umowę wynajmu mieszkania na ulicy Magiera. Dlaczego ktoś, kto boryka się z takimi problemami, ktoś, kto nie ma grosza przy duszy, wynajmuje kolejne mieszkanie w Warszawie? Mieszkanie, o którym, jak się okazuje, nie wie nikt z jego bliskich. Śledczy na pewno muszą to sprawdzić, ale wciąż szukają śladów, które mogłyby podpowiedzieć, gdzie jest Edyta. Na pierwszy rzut oka nic nie mają, ale odnajdują prawie 50 dyskietek z danymi. Od razu zabierają je ze sobą, żeby przeanalizowali je technicy. Może tam kryją się odpowiedzi na ważne pytania. Teraz jednak nie ma już wątpliwości. Życie Arka i to, jak przedstawiał się Edycie, to tylko fantazje, zupełnie przeciwne bieguny do stanu faktycznego. Jedno wielkie kłamstwo i stek bzdur. W związku z tym śledczy nie czekają i równocześnie sprawdzają, co znajduje się na tajemniczych dyskietkach, ale też o co chodzi z kawalerką w Warszawie. Tymi pytaniami otwierają też puszkę Pandory. W pierwszej kolejności napływają informacje na temat tego, co ustalili technicy. Okazuje się, że dyskietki zawierają bardzo dziwne treści. Oprócz nagich zdjęć jego byłej dziewczyny czy notatek na temat bliskich kontaktów damsko-męskich, śledczy znajdują też niepokojące pliki. Są tu poradniki o uwodzeniu i randkowaniu, ale też szczegółowe opisy zbrodni popełnionych przez seryjnych morderców i całe foldery poświęcone zabójcom. Także właścicielka wynajętej przez Arka kawalerki zasiewa ziarno niepewności, bo jak się okazuje, kobieta ma wiele do powiedzenia w sprawie. Mężczyzna mieszkanie wynajął 8 listopada, czyli zaledwie 2 dni przed zniknięciem Edyty. I jej przedstawił się jako wnuk reżysera. Wspominał też, że musi wynająć kawalerkę, bo na co dzień mieszka w Łodzi, ale został oddelegowany do stolicy ze względów zawodowych. Kobieta zapamiętała jednak, że podczas podpisywania umowy Arek w dokumentach zameldowany był nie w Łodzi, a w Warszawie, co nieco ją zdziwiło. Mimo wszystko sprawiał dobre wrażenie, chociaż wyraźnie mu się śpieszyło i wręcz nie wyglądał, jakby interesowało go mieszkanie. Nie targował się, od razu za gotówkę wpłacił całą kaucję. Nie miał też żadnych pytań odnośnie wynajmu. Jedyne, o co zapytał, to czy może pozbyć się starej meblościanki. Wynajmująca ma do powiedzenia coś jeszcze.
Niedługo po tym, jak Arek wynajął od niej mieszkanie, sąsiedzi zaalarmowali administrację budynku, że w kawalerce, pomimo kiepskich warunków pogodowych i niskich temperatur, ciągle pootwierane są na oścież wszystkie okna i balkon, bez względu na porę dnia i nocy. Z tego powodu w całej klatce było wyjątkowo zimno i obawiano się, że woda w kaloryferach może zamarznąć i doprowadzić do awarii. Kobieta natychmiast skontaktowała się z Arkiem, który przeprosił za sytuację i wyjaśnił, że to z powodu astmy musi tak intensywnie wietrzyć. Chociaż to wyjaśnienie nieco uspokoiło wynajmującą, to absolutnie nie uspokoiło śledczych, którzy uważają, że mają wystarczająco wiele powodów, żeby sprawdzić lokal. Policjanci razem z właścicielką wchodzą do kawalerki, żeby zobaczyć, jaką tajemnicę ukrył tu Arek. Już od progu w tym niewielkim mieszkaniu kobieta zauważa, że meblościanka, o której rozmawiali, rzeczywiście zniknęła. Poza tym mieszkanie na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby nigdy nikt tu nie mieszkał. W łazience nie ma szczoteczki do zębów, w szafkach ani jednego ubrania, lodówka jest absolutnie pusta, nawet telewizor czy sprzęty AGD nie są podłączone do prądu, a przecież od wynajęcia minął już ponad miesiąc. Gdy właścicielka przechadza się po mieszkaniu ze śledczymi, od razu zauważa coś, co ją niepokoi. Kawalerka dopiero co była po generalnym i starannym remoncie, a teraz gołym okiem widoczne są ślady świeżego i niedbałego malowania sufitu. Szczególnie w łazience widać wyraźne pociągnięcia pędzlem. Coś działo się też na podłodze. Odbarwiona została fuga między płytkami, która wcześniej była koloru ciemnoniebieskiego, a teraz jest szara. Wygląda to tak, jakby ktoś użył tu silnego, żrącego środka. Jest jeszcze jedna dziwna rzecz. Okazuje się, że zaledwie w ciągu kilku dni Arkadiusz zużył w wynajmowanym mieszkaniu ponad 700 litrów wody. Jak to zrobił i po co? Policjanci są coraz bardziej zaskoczeni, a właścicielka niepocieszona. Natychmiast rozwiązuje umowę z Arkiem i żałuje, że wynajęła mu swoją nieruchomość. Wszystkich zastanawia też, jak to się stało, że mieszkanie, w którym zdaje się, że nikt nie mieszkał, zostało doprowadzone do tak kiepskiego stanu i to w tak krótkim czasie. By odpowiedzieć na te pytania, śledczy podejmują decyzję, by mieszkanie dokładnie przeszukali technicy śledczy. W tym samym czasie Arkadiusz zostaje ponownie wezwany na przesłuchanie. Policja chce usłyszeć, co ma do powiedzenia. Chcą go skonfrontować z zebranymi dowodami i rozbieżnościami. Znowu też zapytać, kiedy ostatni raz widział Edytę. Arek bez oporów stawia się na komisariacie i od razu zarzeka się, że nie widział Edyty w czwartek, ani nawet, że nie umawiał się z nią na ten dzień. Zapomniał jednak, że już podczas jednej z rozmów z policją przedstawił im nieco inną wersję z rzekomą sprzeczką, a potem, że jednak widzieli się na mieście. Jego zeznania znacząco się od siebie różnią, a niewygodnych pytań nie brakuje, bo na stole ląduje znaleziona w jego pokoju umowa wynajmu mieszkania przy ulicy Magiera. Po co mężczyźnie kolejne mieszkanie? Skąd w ogóle miał pieniądze na wynajem i na pożyczkę dla Edyty, skoro jak ustalili, nie ma stałej pracy, a na dodatek jest zadłużony? Arek jednak idzie w zaparte. Tłumaczy, że odłożył pieniądze pracując w jednej z warszawskich firm jako zaopatrzeniowiec. Mieszkanie chciał wynająć, by zacząć żyć bez matki. Na wszystko ma odpowiedź. W domu wietrzył, bo był alergikiem i dusił się w zamkniętych pomieszczeniach. Meblościankę usunął, bo była według niego niezbyt ładna i niefunkcjonalna, a na pytanie o wodę dziwi się teatralnie. Czy jest jakiś limit na używanie wody, za którą i tak płaci? Arek zupełnie nie współpracuje. Zaprzecza też, by Edyta kiedykolwiek była w jego nowej kawalerce. Nie wie, gdzie jest, nie widział się z nią i w zasadzie nie może pomóc. Policja za to nie może wiele zrobić, bo chociaż każdy czuje, że ten człowiek ma coś na sumieniu, to same przeczucia bez dowodów są nic nie warte. Ale jednak dowodów przybywa, bo w kawalerce przy ulicy Magiera ciągle trwają prace. Okazuje się, że w pustym na pierwszy rzut oka mieszkaniu coś znajdują. Perfumę Chanel i srebrną bransoletkę.
Oba te przedmioty bez trudu rozpoznaje przyjaciółka Edyty, Violetta. To ulubione perfumy zaginionej i na pewno jej biżuteria. Sama kupiła jej tę bransoletkę przy okazji jakiegoś święta. Ale to dopiero początek, bo kolejne odkrycia pracujących na miejscu techników jeżą włos na głowie. W syfonie i odpływie zlewu w kuchni oraz w odpływie brodzika w łazience odnajdują brunatną, gęstą ciecz. Podobne ślady znajdują na łazienkowym dywaniku. Całe mieszkanie nosi też ślady intensywnego sprzątania, wręcz szorowania, zarówno ścian, jak i podłogi. To właśnie dlatego odbarwione są fugi. Technicy za sprawą luminolu odkrywają mnóstwo wytartych śladów. Zabezpieczają to, co mogą, w tym podejrzaną ciecz z odpływów, ale też znalezione na miejscu włosy. Teraz należy tylko poczekać na wyniki badań DNA i przekonać się, czym są i do kogo należą te bardzo niepokojące ślady. Mimo wszystko, mimo tak wielu wątpliwości, Arek musi zostać wypuszczony na wolność, bo wciąż brakuje bezpośredniego dowodu na jego winę. W oczekiwaniu i nadziei mijają święta i nadchodzi nowy, 2006 rok, niestety bez Edyty. Kobieta już od 2 miesięcy nie daje znaku życia i nie wraca do domu. Sprawę jej zaginięcia przejmuje sekcja kryminalna z innego komisariatu policji. To właśnie tam po raz kolejny zostaje wezwany na przesłuchanie Arek. Tym razem policja wypytuje go o sprawy finansowe. Chcą dowiedzieć się, dlaczego podawał się za osobę majętną, skoro sam tonie w długach. Dlaczego uważa się za oszukanego, skoro jak ustalili, to Edyta przelała na jego konto 28 tysięcy złotych, co przecież wskazuje na zwrócenie długu, na który ma umowę. Arkadiusz znowu jednak na wszystko ma wytłumaczenie. Jak twierdzi, naciąganie prawdy to jeszcze nie przestępstwo, a zaginiona to przecież księgowa. Ma magisterkę z finansów, jest doskonale zaznajomiona ze światem pieniądza i bankowości. Według Arka, Edyta interesowała się sprawą oscylatora ekonomicznego i była na bieżąco z głośną sprawą spółki ArtB. Mężczyzna wyznaje, że była kochanka namówiła go na obrót pieniędzmi pomiędzy bankami. Ponoć w ten sposób łatwo można było zarobić na odsetkach, a on, będąc w trudnej sytuacji, dał się skusić łatwym pieniądzom i zaufał kobiecie. Edyta wpłaciła te pieniądze, ale Arek od razu je wypłacił i natychmiast oddał je do ponownego obrotu. To właśnie wtedy, jak twierdzi, Edyta zniknęła. Jego tłumaczenia znowu nic nie wnoszą, a policja nie ma wyjścia, nie ma podstaw, by aresztować Arka. Chociaż wiele rzeczy się tu nie zgadza, to także nie można z całą pewnością uznać tłumaczeń mężczyzny za kłamstwo. Sytuacja robi się wręcz patowa. Gdy ciągle trwa początek 2006 roku i wydaje się, że sprawa utknęła w martwym punkcie, na obrzeżach Warszawy znaleziony zostaje porzucony, czarny Volkswagen Polo. Jak się okazuje, jest to samochód, który należy do zaginionej Edyty. Niestety, ale ani w samochodzie, ani w jego okolicy nie udaje się znaleźć żadnego śladu po kobiecie. Śledczy nie znajdują też niczego, co mogłoby wskazywać, że doszło tu do zbrodni. Gdy policjanci myślą, że to znalezisko raczej nie wniesie już nic do sprawy, okazuje się, że się mylą. W niewidocznym miejscu, między siedzeniami, odnajdują niepozorną, małą karteczkę. Karteczkę z ręcznie napisanym adresem kawalerki przy ulicy Magiera. Śledczy proszą o opinię grafologa. Chcą dowiedzieć się, kto napisał ten adres na skrawku papieru. Przy okazji proszą też o ocenę podpisu na umowie pożyczki pomiędzy Edytą a Arkiem. Jak się okazuje, notatkę z adresem kawalerki z całą pewnością napisała zaginiona. To bez dwóch zdań jej pismo. Ten sam grafolog stwierdza też, że podpis na umowie jest sfałszowany i na pewno nie jest zapisany ręką Edyty. Teraz wszystko zaczyna się potwierdzać. Tak jak podejrzewano, Edyta wiedziała o kawalerce i na pewno nie pożyczała pieniędzy od kochanka. To też kolejny powód, by wezwać Arka na przesłuchanie. Przesłuchanie, które ma być już tym ostatecznym. Jest 13 lutego 2006 roku.
Teraz policja dysponuje już całym wachlarzem dowodów. W rękach mają wyciągi z banków, dane z billingów, zarówno Arka, jak i Edyty, zapisy logowań BTS, rozmowy odzyskane z komputera mężczyzny. Śledczy zaopatrzeni są też w liczne zeznania rodziny i znajomych Edyty, czy dane z zabezpieczonych dyskietek. Bardzo istotne okazują się być dane z logowań telefonów. Na jaw wychodzi, że kiedy Edyta myślała, że jej ukochany pojechał do Kostrzyna po części, dokładnie wtedy, gdy ona palcem na mapie kierowała go w dobrą stronę, on tak naprawdę cały czas znajdował się w Warszawie. To nie koniec. Zarówno jego telefon, jak i telefon zaginionej logował się w pobliżu ulicy Magiera 10 listopada, czyli dnia, kiedy kobietę widziano po raz ostatni. Wszystko zaczyna wychodzić na światło dzienne. Arek zostaje skonfrontowany z ogromem danych i dowodów, co sprawia, że mężczyzna zaczyna mieć gigantyczne problemy z wytłumaczeniem się z kłamstw. Jest ich tak dużo i są już tak skomplikowane, że po prostu sam zaczyna się w nich gubić. Aż trudno uwierzyć, że jeden człowiek jest w stanie udźwignąć aż tyle tajemnic. Równie zaskakujące jest to, że ten niepozorny mężczyzna w jednym momencie romansował nie tylko z Edytą, z którą planował przecież ślub, ale jeszcze z 23 innymi kobietami. Skrupulatne śledztwo obnażyło, że Arkadiusz to matrymonialny oszust, który dzięki swoim manipulacyjnym zdolnościom bardzo szybko potrafi zyskać czyjeś zaufanie, zwłaszcza zaufanie samotnych kobiet, które, podobnie jak Edyta, szukają miłości w internecie. A Arek jest zaprawionym w bojach kłamcą, który wręcz zbudował swoje alter ego w sieci. Często zmieniał swoje niki, imię, podawał różny wiek. Dla każdej z kobiet pracował gdzie indziej, ale zawsze w bardzo dobrze płatnych pracach i zawodach. Równocześnie, tak jak Edytę, kochał całą masę innych kobiet i w stosunku do każdej był czuły, szarmancki i niesamowicie czarujący. Miał też swój typ. Wybierał kobiety zaradne życiowo. Te, które przyjechały z mniejszych miejscowości do dużego miasta, ale przede wszystkim największą uwagę poświęcał tym, które miały dobrą sytuację finansową. Celował w szukające miłości panie o niskiej samoocenie, które mógł mamić licznymi komplementami, pocieszać i wspierać. Zawsze przedstawiał się w dobrym świetle, zawsze w swoich opowieściach miał też wspaniałą rodzinę. Jego opowieści za każdym razem były wręcz przesadzone i nierzadko niespójne. Często pisał też wiadomości na zasadzie kopiuj wklej i wysyłał je na dzień dobry i na dobranoc wielu kobietom naraz. Większość z tych internetowych znajomości była jednak chwilowa. Mnóstwo kobiet szybko orientowało się, że to, co wypisuje Arek, to stek bzdur. Niektóre, nawet jeśli wierzyły, to były zmęczone tą relacją, bo Arek na początku zawsze był wręcz nachalny, inne szybko się na nim poznawały i ucinały kontakt. Niektóre z kobiet miały jednak mniej szczęścia i dawały się uwieść. Arek potem szantażował je dwuznacznymi zdjęciami, które robił im podczas zbliżeń. W ten sposób działał wręcz na pełen etat. Gdy jedna kobieta poznawała się na nim, zaraz szukał kolejnej na jej miejsce. Spędzał tak długie godziny przed komputerem, tworząc swój fałszywy obraz i wysyłając go w świat. Śledczy zaczynają teraz rozumieć, jakiego rodzaju puszkę Pandory otworzyli jakiś czas temu. Teraz czeka ich żmudna praca, bo muszą sprawdzić wszystkie kobiety, które miały jakikolwiek kontakt z Arkiem. Może któraś z nich wniesie do sprawy coś nowego. W pierwszej kolejności docierają do Anny, byłej partnerki Arka, przez którą, jak twierdził, musiał miesiącami medytować w klasztorze i o którą tak bardzo była zazdrosna Edyta. Ku zaskoczeniu wszystkich, okazuje się, że Anna rzeczywiście istnieje i że rzeczywiście była w relacji z Arkiem. To kobieta po trzydziestce, mężatka i matka. Wdała się w romans z internetowym podrywaczem, kiedy jej małżeństwo przechodziło poważny kryzys. Przyłapała męża na zdradzie i sama chciała się zrewanżować. To właśnie wtedy poznała Arka, mężczyznę czułego, empatycznego, czarującego, który prawił jej nieskończenie wiele komplementów.
Spotykali się w hotelach, chodzili na spacery i na romantyczne kolacje. Jednak po pewnym czasie relacje Ani i jej męża zaczęły się poprawiać i małżonkowie postanowili o siebie zawalczyć. Arek, tak jak mówił zresztą Edycie, to rozstanie zniósł fatalnie, ale bynajmniej nie zamieszkał w klasztorze, który tak naprawdę nie istnieje. Wręcz przeciwnie, wpadł w szał, odgrażał się na różne sposoby, a Anna najbardziej bała się, że Arek upublicznie jej nagie zdjęcia, które zrobił jej podczas ich spotkań. Nie chciałaby prawda o kochanku ujrzała światło dzienne, dlatego ciągle potajemnie utrzymywała z nim kontakt. Ale Arek chciał mieć kochankę tylko dla siebie. Nachodził ją i wymuszał na niej odejście od męża. Proponował jej wspólne zamieszkanie i związek. Nie rozumiał, że ich romans był błędem i że dla Anny najważniejszy był mąż i dziecko. Gdy śledczy dopytują kobietę o jej relacje w momencie zaginięcia Edyty, na jaw wychodzą szokujące fakty. Okazuje się, że Anna miała kontakt z Arkiem 11 listopada, czyli dzień po tym, jak Edyta widziana była po raz ostatni. I tego dnia były kochanek męczył ją wiadomościami i telefonami, a około godziny 22 podjechał na parking pod sklep, w którym pracowała. Nie podjechał jednak jak zwykle swoim polonezem z 99 roku, a samochodem, którego nigdy wcześniej Anna nie widziała. Pamięta, że ten był czysty i pachnący, nie to samo co jego stary wóz. W dodatku to auto wyglądało na prawie nowe, co tym bardziej zaskoczyło kobietę. Arek, widząc to zdziwienie, od razu powiedział, że udało mu się odzyskać dług, za który sprawił sobie miły upominek. Nie brzmiało to jednak ani trochę wiarygodnie. Słysząc te słowa, śledczym od razu zapala się czerwona lampka. Pokazują kobiecie odnalezionego Volkswagena Polo Edyty, a Anna bez problemu rozpoznaje samochód jako ten, którym Arek przyjechał do niej 11 listopada. To jednak nie koniec dziwnych zachowań w tamtym czasie. Kilka dni później były kochanek znowu zjawił się pod jej pracą. Tym razem chciał dać kobiecie plik pieniędzy, zresztą jeden z kilku, który miał wtedy przy sobie. Anna znowu jednak była zmieszana, nie zgodziła się wziąć ani grosza. Wszystko wydawało jej się podejrzane, nie znała pochodzenia tej gotówki. Ale i wtedy Arek próbował się tłumaczyć. Mówił, że nie ma obaw, że to pieniądze firmowe. Widać, że chciał jej zaimponować, pokazać, że nie wie co traci. Pochwalił się też, że właśnie wynajął nowe mieszkanie tylko dla nich, w których od teraz będą mogli się spotykać. Kobieta jednak zapamiętała coś jeszcze, co dzisiaj z nową perspektywą sprawia, że włos jeży się na głowie. Arek powiedział, że zaprasza do nowego mieszkania, ale nieco później, bo na razie śmierdzi tam trupem. Na koniec rozmowy policja pyta kobietę o maila, którego wysłała do Edyty 19 października. Tego, który tak naprawdę zapoczątkował gorączkowe zbieranie pieniędzy. Jednak Anna jest wyraźnie zdziwiona tym pytaniem. Nie ma pojęcia o żadnym mailu, a na pewno ona nic takiego nie wysyłała. Śledczy mają już pewność, że przepytanie kobiet, z którymi romansował Arek, ma sens i wnosi wiele do sprawy. Kolejną, z którą rozmawiają, jest studentka medycyny, pochodząca z dobrego domu. Ona jednak, jak zeznaje, już po kilku spotkaniach poznała się na Arku i była bardziej przebiegła niż on. Sprawdziła jego kłamstwa na wylot, zweryfikowała jego słowa w internecie i szybko usunęła go ze swojego życia. Jak się okazuje, Arkowi nie zawsze udawało się prowadzić swoją grę i na całe szczęście tak było w większości przypadków. Jednak kolejne karty zostają odkryte. To nie koniec miłosnych podbojów Arkadiusza. Bo mężczyzna ma bogatszy życiorys niż mogłoby się wydawać. Oprócz licznych kochanek i przygodnych kobiet, Arek miał także żonę, o której nigdy nie wspominał ani Edycie, ani żadnej innej kobiecie, z którą się spotykał. Ten związek Arek i Ewa sformalizowali w 99 roku, jednak rozwiedli się zaledwie 2 lata później. Arek początkowo też był mężczyzną jak z bajki, podobno z dobrego domu i z aspiracjami.
Ewa, wtedy jako bardzo młoda kobieta, była naiwna i zakochana, tak samo jak Edyta. Bańka cudownego narzeczonego pękła jednak już na krótko przed ich ślubem, a cała prawda na jaw wyszła tuż po nim. Arek zaczął manipulować. Pojawiła się też przemoc psychiczna. Ewa poznała fikcyjny obraz, bliźniaczo podobny do tego, jaki poznała Edyta. I jej mówił, że tata ma dobrze prosperującą firmę budowlaną, a mama jest znaną lekarką. Chociaż chwalił się, że ma pieniądze, to ciągle jednak miał problemy finansowe, a ona nie dostawała od niego ani grosza na prowadzenie domu. Później było tylko gorzej, zarówno z ich pożyciem małżeńskim, jak i z finansami. Arek kupił poloneza, a z banku dostał pożyczkę na ponad 20 tysięcy złotych. Pieniądze szybko roztrwonił, a pożyczki nigdy nie spłacał. Często też wychodził z domu na długie godziny. Twierdził, że pracuje jako taksówkarz, chociaż i to było totalną bzdurą. Kiedy było już pewne, że ich małżeństwo jest nie do uratowania, Arek po raz kolejny posłużył się dobrze mu znaną manipulacją. Wysłał do swojej jeszcze żony piękny bukiet pocztą kwiatową. Jednak kiedy żona go dostała, on wyparł się, że to od niego i uznał, że to z pewnością prezent od kochanka. Ewa miała dość i definitywnie zdecydowałaby się rozstać. Podczas wyprowadzki odnalazła też paragon z kwiaciarni, co tylko utwierdziło ją w tym, że robi dobrze. Kiedy w końcu się rozwiedli, odetchnęła z ulgą. Teraz niechętnie rozmawia ze śledczymi, bo liczyła na to, że już nigdy więcej nie spotka Arka i nie będzie musiała o nim słyszeć ani o nim mówić. Nie ma już wątpliwości. Oto w sali przesłuchań siedzi patologiczny kłamca. Człowiek, który sztukę manipulacji szlifował od lat. Śledczy są też coraz bardziej przekonani, że Edycie stała się krzywda, a ich przekonanie zaczyna graniczyć z pewnością, gdy z laboratorium przychodzą wyniki badań próbek zebranych z kawalerki przy ulicy Magiera. Biegli ustalili, że z całą pewnością próbka pobrana z brodzika prysznicowego należy albo do Edyty, albo do kobiety blisko z nią spokrewnionej. Udaje się też ustalić, że Liliana, mama Arka, nagle tuż po zaginięciu Edyty spłaciła swój dług w spółdzielni mieszkaniowej, chociaż chwilę wcześniej pojawiła się w niej i praktycznie na kolanach błagała, żeby jej nie eksmitować, bo wraz z nią w tym mieszkaniu mieszka, jak mówiła o Arku, chory na białaczkę syn. W ten sposób próbowała wzbudzić litość, bo nie mieli gdzie się podziać. Jednak to nie koniec, bo okazuje się, że na jej nazwisko kupiony został także samochód za 20 tysięcy złotych, a łączna suma, jaką syn razem z matką wydali w przeciągu miesiąca, wynosi aż 35 tysięcy złotych. Znajomi zauważyli też, że Arek miał ostatnio lepsze ciuchy, a koleżance chwalił się, że ma pieniądze dzięki lepszej pracy. Jest 14 lutego 2006 roku. Edyty nie ma już od 3 miesięcy. Jej niedoszły mąż, Arek, tych walentynek jednak nie spędzi na randce z kolejną kobietą poznaną w sieci. Zostaje dzisiaj zatrzymany, a sąd przychyla się do wniosku prokuratury o zastosowanie dla niego aresztu tymczasowego. Mężczyzna jest jednak bardzo niezadowolony z takiego obrotu spraw. Uważa, że jest niewinny i odmawia składania jakichkolwiek wyjaśnień. Zasłania się też niewiedzą i niepamięcią i niewiele wskazuje, że cokolwiek powie w sprawie. Bliscy Edyty mają jednak nadzieję, że ten śmiały krok ze strony organów ścigania wreszcie pomoże poznać prawdę. Sami jednak ciągle nie przestają szukać Edyty. Tli się w nich nadzieja, że jeszcze się zobaczą i próbują odnaleźć ją za wszelką cenę. Apelują w mediach i w prasie o pomoc. Działa też policja, która szuka kobiety za granicą i wyczekuje sygnału z jej telefonu komórkowego. Wszystko to jednak na nic, bo mija dzień za dniem, a nic nie zbliża ich do prawdy. Desperacja rodziny zaprowadza ich też do kilku jasnowidzów, w tym do najbardziej znanego w Polsce, ale mimo wydanych niemałych pieniędzy, żaden z nich nie przyczynia się do odnalezienia kobiety ani żywej, ani martwej. Zaginiona łowiczanka dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. Teraz pozostaje już chyba tylko czekać na przypadek albo przyznanie się do winy.
Mijają długie miesiące, a śledztwo i poszukiwania Edyty ciągle trwają. Arkadiusz, który przebywa w areszcie i czeka na swój proces, nadal wszystkiego się wypiera i wiele wskazuje na to, że o ile Edyta nie zostanie odnaleziona, to proces będzie poszlakowy. Na chwilę obecną nie ma nie tylko ciała, ale też żadnego bezpośredniego dowodu, że do zbrodni w ogóle doszło. Arek, chociaż wcale nie przyznał się do winy, to o Edycie ciągle wypowiada się w czasie przeszłym, dokładnie tak, jakby wiedział, że kobieta nie żyje. Tak też zresztą uważa prokuratura, która mimo, że nie odnaleziono ciała ani nawet narzędzia zbrodni, stawia mężczyźnie poważny zarzut, zarzut zabójstwa. W zasadzie w szczęśliwy finał nie wierzy już prawie nikt. Nawet rodzina Edyty jest przekonana, że kobieta z własnej woli nigdy nie zerwałaby kontaktu ze swoimi bliskimi, na pewno nie zostawiłaby swojej mamy bez słowa. Nie miała też powodów, żeby to robić. Miała dobrą pracę, stabilną sytuację życiową i finansową, cudowne życie, cudowne, dopóki nie pojawił się Arek. Mężczyzna schowany za kłamstwami i wymyślonymi historiami, który nawet zza krat stara się kreować rzeczywistość. Podczas badań psychologicznych robi co może, żeby wymigać się od odpowiedzialności. Udaje, że ma urojenia i halucynacje. Przed psychologami i psychiatrami zarzeka się, że jest nieśmiertelny. Ewidentnie z całych sił liczy na to, że zostanie uznany za osobę niepoczytalną, ale biegli nie dają się nabrać na jego gierki. Jednoznacznie uznają, że jest zdrowy i poczytalny, ale też odkrywają liczne nieprawidłowości w jego osobowości. Jest co prawda osobą o wysokim ilorazie inteligencji, ale też bardzo zaburzoną. Arek innych ludzi, a szczególnie kobiety, traktuje w sposób przedmiotowy. Jest pozbawiony empatii, jest egocentryczny i skupiony tylko i wyłącznie na zaspokajaniu własnych potrzeb. Nawet według specjalistów jest dokładnie taki, jakim widzą go teraz wszyscy, jasno i wyraźnie. W tym wszystkim jest jednak jeden problem. Chociaż teraz wiadomo, kim jest Arek, to wiadomo też, że z takimi cechami prawdopodobnie nigdy nie przyzna się do winy ani nie weźmie odpowiedzialności za swoje czyny. A to niestety się sprawdza, bo mijają miesiące, a potem lata, które ostatecznie nie przynoszą żadnego przełomu w sprawie. Edyta nie wraca do domu i pomimo, że podejrzany o jej zabójstwo od dawna jest w areszcie, wciąż nie odnaleziono ciała, wciąż też brak jest bezpośrednich dowodów winy. Zrozpaczona rodzina nie ma już nadziei. Czekają już właściwie tylko na jedno, na sprawiedliwy proces, podczas którego być może Arek wreszcie zdradzi, gdzie są szczątki zaginionej kobiety. Nadzieja na to budzi się, gdy nadchodzi rok 2008. To właśnie teraz, po 3 latach od zaginięcia kobiety, przed sądem okręgowym rozpoczyna się proces, który od samego początku wzbudza wiele emocji. Bo gdy Arkadiusz wchodzi na salę, rodzina Edyty jest w szoku. Mężczyzna jest zaniedbany, jego higiena osobista pozostawia wiele do życzenia, jego ubrania wyglądają na stare, znoszone, dosłownie jakby były nieświeże. Bliscy nie mogą wręcz uwierzyć w to, że ktoś, kto wygląda tak niechlujnie, potrafił tak skutecznie kłamać o sobie i o swoim życiu. Co prawda wygląd nie świadczy o drugim człowieku, ale ciężko uwierzyć, że wnuk znanego reżysera i majętny przedsiębiorca unikałby prysznica. Rodzina Edyty jest tym bardziej zdumiona tym widokiem, bo przecież kobieta zawsze była schludna, wręcz pedantyczna. Jej rodzice nie potrafią zrozumieć, co popchnęło ich córkę w stronę takiego człowieka. Gdy proces rusza, prokuratura jak z rękawa sypie dowodami na ogrom manipulacji i kłamstw Arka. Dowodów na jego wyłudzenia czy kradzieże pieniędzy nie brakuje, ale okazuje się, że mimo intensywnego śledztwa i wielomiesięcznej pracy organów ścigania, nie udało się zdobyć żadnego bezpośredniego dowodu, który potwierdziłby, że doszło do morderstwa. Co prawda, włosy i krew odnalezione w mieszkaniu przy ulicy Magiera z całą pewnością należą do Edyty, to jednak śladów biologicznych nie odnaleziono na tyle dużo, aby z całą pewnością stwierdzić, że kobieta straciła życie. Ogromne wręcz zużycie wody może świadczyć o tym, że Arkadiusz zacierał ślady, ale według jego obrońcy to nadal za mało, żeby udowodnić mu jakąkolwiek winę.
Podobnie jest w przypadku odmalowania sufitu, posprzątania podłogi i ścian czy wyrzucenia meblościanki. Trudno nazwać to dowodami na zabójstwo. I chociaż z każdym kolejnym dniem procesu na sali sądowej wychodzi wiele przewinień Arka, to ten główny i najbardziej poważny zdaje się oddalać i niknąć w ogromie mniejszych zarzutów. Pojawia się jednak nadzieja. Nowy świadek, kolejna kobieta, z którą Arek kiedyś się spotykał. Zgłosiła się do sądu sama, po tym jak w telewizji, podczas oglądania codziennych wiadomości, zobaczyła, że przed sądem toczy się sprawa oskarżonego o zabójstwo Arka. Natychmiast go rozpoznała i przypomniała sobie, że widzieli się kilka razy. Zagłębiła się w sprawę i była w szoku, gdy dowiedziała się, czego być może dopuścił się mężczyzna. Gdy dowiedziała się też, że Arek nie przyznaje się do winy, postanowiła, że opowie coś, co być może rzuci na sprawę zaginięcia Edyty inne światło i pomoże wydać sprawiedliwy wyrok. Sylwia, bo tak ma na imię zeznająca w sprawie kobieta, spotkała się z Arkiem kilka razy jesienią 2005 roku, czyli w tym samym czasie, w którym spotykał się z Edytą. Sylwia, podobnie jak zaginiona, poznała go na sympatii, ale ich relacja zakończyła się szybko, bo pod koniec listopada. To Arek zerwał kontakt, kiedy kobieta poinformowała go, że ma dziecko. Wtedy dość nagle przestał się odzywać i zdecydowanie spłoszyła go ta informacja. Początkowo jednak wszystko było dobrze. Mężczyzna wzbudził w niej zaufanie, mieli dużo wspólnych tematów, rozmawiali o nieudanych związkach, które oboje mieli na swoim koncie. Najważniejsze jest jednak coś innego. Podczas jednego ze spotkań Arek powiedział coś, co kobieta odebrała jako jego czarny humor. Teraz jednak w obliczu aktualnej sytuacji patrzy na te słowa nieco inaczej. Gdy Sylwia spotykała się z Arkiem, miała jeszcze męża, a w toku była ich sprawa rozwodowa. Kobieta często żaliła się nowemu koledze, że mąż jest uciążliwy i że nie chce wyprowadzić się z ich wspólnego domu. Arek pocieszał i dodawał otuchy, ale od razu też podrzucił jej pewien pomysł. Według niego nie powinna czekać, a powinna napisać anons do gazety, żeby poszukać kogoś, kto zrobi porządek z jej mężem. Przekonywał ją, że nie ma na co czekać i że za odpowiednią sumę pieniędzy ktoś na pewno ją wyręczy. Ciało jej męża wrzuci do kanału albo rozpuści w kwasie solnym, nie pozostanie żaden ślad, a ona się uwolni. Po tych słowach na sali sądowej zapada głucha cisza. W głowie każdego rodzi się to samo pytanie, czy taki los spotkał także Edytę. Nadchodzi lipiec 2010 roku. Właśnie ma zapaść wyrok w sprawie zabójstwa Edyty. Mimo wielu wątpliwości, płynących w zasadzie z każdej strony, prokuratura uważa, że zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający, żeby skazać Arkadiusza na karę dożywotniego pozbawienia wolności i tego właśnie razem z bliskimi Edyty oczekuje od sądu. Chociaż ciała nadal nie ma, to wszyscy są niemal pewni, że Edyta nie wyszła z mieszkania przy ulicy Magiera żywa, a szereg poszlak i ciąg przyczynowo-skutkowy jasno na to wskazuje. Według prokuratury Arkadiusz wszystko zaplanował. Wykorzystał naiwność Edyty i przede wszystkim jej niesamowicie silną potrzebę posiadania rodziny i bycia w związku małżeńskim. Jej usilne i wręcz desperackie próby odnalezienia miłości wykorzystał do tego, żeby wyłudzić od niej pieniądze. Jego działania wskazują, że wszystko doskonale sobie obmyślił. Wymyślił całkiem zgrabną historię o interesie życia. Manipulował Edytą tak, żeby myślała, że mu pomaga w potrzebie. Wykorzystał jej kompleksy, zazdrość o Annę i strach, że straci prawdziwą i jedyną miłość życia. Kiedy już dopiął swego i przyszedł czas na rozliczenie się, wiedział, że teraz kłamstwo zostanie odkryte i że będzie musiał oddać wszystkie wyłudzone pieniądze. To dlatego perfidnie zwabił Edytę do mieszkania, które najprawdopodobniej wynajął tylko po to, żeby móc tam pozbawić kobietę życia i bez świadków pozbyć się jej ciała. Prokuraturze ciężko jednak było ustalić, w jaki sposób Edyta została pozbawiona życia, ale przypuszcza się, że mężczyzna po wszystkim rozczłonkował jej ciało, a następnie w częściach meblościanki wynosił, nie wzbudzając tym podejrzeń. Ciało też ukrył bardzo skutecznie. Znał wiele mało uczęszczanych miejsc, regularnie przecież łowił ryby.
Także na zatarcie śladów i wysprzątanie mieszkania miał mnóstwo czasu. Policja do mieszkania przy ulicy Magiera weszła dopiero miesiąc po zaginięciu Edyty. 700 litrów zużytej wody, ślady szorowania i malowania, otwarte na oścież okna i ślady biologiczne w odpływie należące do Edyty. To wszystko nie pozostawia złudzeń. Wynajęta kawalerka, w której tak naprawdę nigdy nie mieszkał Arek, jest miejscem zbrodni. Miejscem, w którym szukająca miłości księgowa straciła życie z powodu wyłudzonych pieniędzy. W opozycji do prokuratury staje obrońca Arkadiusza, który uważa, że zebrane dowody świadczą tylko o tym, że jego klient jest jedynie notorycznym kłamcą, z czego zrobił sobie w pewnym sensie sposób na życie. Zaznacza też, że chociaż nie jest to moralne, to na pewno nie zasługuje na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Według mecenasa ślady biologiczne należące do Edyty to idealny przykład na to, że kobieta po prostu była w mieszkaniu. Mogła też przecież się skaleczyć, a potem przemyć ranę pod bieżącą wodą. To przecież normalna rzecz, a warto dodać, że ilość odkrytych śladów nie budzi żadnych wątpliwości, było ich mało. To samo mówią znalezione włosy. Kobieta odwiedziła Arka w mieszkaniu, a to wciąż ani trochę nie oznacza, że stała jej się tam krzywda. Oskarżony swoje wynajęte mieszkanie mógł też wietrzyć zgodnie z potrzebami. Przecież to nie jest zabronione, podobnie jak nie ma limitu na zużycie wody. Obrońca zaznacza, że przecież nie ma ciała. Kobieta zapewne żyje i ma się dobrze. Przecież Arek spotykał się przez lata z całym mnóstwem kobiet i chociaż większość z nich może mu zarzucić kłamstwo, to jednak żadnej nie stała się krzywda, a w dodatku wszystkie, oczywiście do pewnego momentu znajomości, uważały go raczej za osobę miłą i towarzyską. Dlaczego więc miałby zabijać akurat Edytę? Nie ma na to żadnych świadków ani żadnych dowodów. Nie można zabrać komuś wolności na podstawie daleko idących domysłów. Nadchodzi 29 listopada 2010 roku. Dwa tygodnie temu Edyta obchodziłaby swoje 36. urodziny. Zamiast tego właśnie minęła piąta rocznica jej zaginięcia i jej prawdopodobnej śmierci. Dzisiaj Sąd Okręgowy, mając do dyspozycji aż 40 tomów akt, wreszcie wydaje wyrok, a rodzina Edyty wstrzymuje oddech. Decyzją sądu Arkadiusz zostaje skazany na 5 lat pozbawienia wolności za przywłaszczenie dokumentów, posiadanie amunicji oraz za wyłudzenie 28 tysięcy złotych od Edyty. Jeżeli jednak chodzi o najważniejszy zarzut, zarzut morderstwa, dzieje się coś, co trudno wielu zrozumieć. Sąd uniewinnia Arkadiusza, gdyż nie jest w stanie jednoznacznie orzec, czy faktycznie kobieta straciła życie i czy oskarżony jest za to odpowiedzialny. W ocenie sądu na podstawie zebranego materiału dowodowego nie można wykluczyć tego, że Edyta żyje i że zerwała kontakt ze swoimi bliskimi. Być może uświadomiła sobie, że ma ogromne zobowiązania finansowe wobec banków oraz przyjaciół i rodziny. Może zrozumiała, że została oszukana i uciekła, by uniknąć odpowiedzialności, ale też wstydu. Według sądu dowody na winę Arka są po prostu niewystarczające, w związku z czym mężczyzna wychodzi na wolność. To, co się teraz dzieje, jest szokiem dla opinii publicznej, ale przede wszystkim dla zrozpaczonej rodziny Edyty. Jej mama, pani Alicja, na sali sądowej mówi głośno, że właśnie doszło do kolejnej tragedii w ich życiu. Najpierw stracili ukochaną córkę, przyjaciółkę i siostrę, a teraz zakpił z nich wymiar sprawiedliwości. Zarówno prokurator, jak i pełnomocnik rodziców Edyty od razu zapowiadają apelację. Ten wyrok to dla nich kpina i brak szacunku dla nich, ale przede wszystkim dla kobiety, która została perfidnie oszukana i pozbawiona życia. Pani Alicja nie pogodziła się z niesprawiedliwym i podłym losem, jaki spotkał jej córkę. Swój żal wielokrotnie okazywała na rozprawach i teraz ma nowy cel. Zrobi wszystko, żeby doprowadzić do skazania mordercy swojej córki. Apelację od wyroku składa także obrońca Arkadiusza, który uważa, że wyrok 5 lat pozbawienia wolności za kradzież pieniędzy jest niesłuszny. Jest to szczególnie ciekawe twierdzenie w obliczu tego, że Arek wyłudził przecież znacznie więcej.
Mimo, że według danych było to ponad 70 tysięcy złotych, to udało mu się udowodnić tylko 1/3 tej kwoty, bo resztę pieniędzy Edyta dawała mu w gotówce. To niestety dodatkowy cios w już i tak ogromnym poczuciu niesprawiedliwości. Nadchodzi rok 2013 i gdy proces w sądzie apelacyjnym dobiega już powoli końca, prokuratura przedstawia nowy, szokujący dowód w sprawie. Okazuje się, że w Wiśle, na wysokości miejscowości Łomna, nieopodal Warszawy, odnaleziono ludzką czaszkę. Według śledczych istnieje duże prawdopodobieństwo, że czaszka ta należy do Edyty, jednak trzeba jeszcze poczekać na wyniki badań DNA. Zanim jednak to nastąpi, czaszka zostanie przekazana specjaliście w dziedzinie kryminalistyki i antropologii. Ekspert metodą superprojekcji postara się odtworzyć prawdopodobny wygląd twarzy zmarłej osoby. Profesor porówna także uzębienie denatki z kartą dentystyczną Edyty, żeby mieć pewność, czy to poszukiwana od 8 lat kobieta. Niedługo później na sali sądowej zostaje odtworzony możliwy wizerunek osoby, której czaszkę odnaleziono w Wiśle. Według eksperta badanie jest obiecujące i z dużym prawdopodobieństwem może być to zaginiona księgowa. Dla rodziny jest to nadzieja na zamknięcie tego bolesnego rozdziału, ale też nadzieja na sprawiedliwy i surowy wyrok dla Arka. Bo chociaż ta informacja bardzo ich boli, to wiedzą, że może w końcu będą mogli godnie pochować swoją córkę i siostrę i zapalić znicz na jej grobie. Jednak nadzieje na szybsze zamknięcie sprawy zostają rozwiane razem z nadejściem wyników DNA. Okazuje się, że czaszka niestety nie należy do Edyty, a właściwie należy do mężczyzny. To już kolejny cios dla bliskich Edyty i kolejne rozczarowanie, które bezlitośnie pozbawia ich sił do dalszej walki. Walki, która nadal trwa, bo jest wrzesień 2013 roku. Mija już prawie 8 lat od zaginięcia Edyty i tym samym trzeci rok, od kiedy Arkadiusz jest wolnym człowiekiem. Na dzisiaj zaplanowane jest zakończenie procesu i swoje mowy końcowe wygłosić ma prokurator, przedstawiciel rodziny zaginionej, a także obrońca oskarżonego. Pojawia się jednak jeden zasadniczy problem. Odpowiadający z wolnej stopy Arek nie stawia się na rozprawie. Jego obrońca informuje, że po godzinie 8 rano klient poinformował go, że znajduje się w szpitalu i że nie jest w stanie przybyć do sądu. Protokolantka, która dzwoni do szpitala, żeby dowiedzieć się, jaki jest stan zdrowia mężczyzny, nie otrzymuje jednak żadnych informacji i rozprawa, ku niezadowoleniu wszystkich, zostaje przełożona na październik. To tylko wydłuża bolesny dla rodziny czas, a sytuacji nie poprawia informacja, że Arek prawdopodobnie zabawił się kosztem wszystkich. Bo gdy sąd otrzymuje po czasie dokumentację medyczną oskarżonego, który podobno miał mieć zapalenie wyrostka robaczkowego, na jaw wychodzi, że był to ból zlokalizowany po innej części podbrzusza i po niecałym tygodniu Arek wypisał się ze szpitala na własne żądanie. Mimo wszystko nie może przecież odwlekać ogłoszenia wyroku bez końca i gdy nadchodzi październik, wszyscy mają nadzieję, że to wreszcie koniec tego procesu. Sprawa jest medialna, dlatego przed sądem tłoczą się dziennikarze i fotoreporterzy, którzy bardzo chcą mieć chociaż jedno dobre ujęcie oskarżonego. Ale gdy wszyscy są już na sali sądowej, a aparaty są gotowe, by uchwycić twarz Arka, przychodzi kolejne rozczarowanie. Oskarżony także dzisiaj nie zjawia się w sądzie i po raz kolejny informuje, że przebywa w szpitalu. Tym razem jako powód hospitalizacji podaje problemy z nerkami. Według Arka ma on aż 4 nerki i 2 układy moczowe. Przyjmuje leki i zastrzyki, w związku z czym sprawę znowu należy przełożyć na inny termin. I chociaż wszystkie strony przyjmują usprawiedliwienie Arkadiusza, bo w zasadzie nie mają innego wyjścia, to niezadowolenia nie kryje sędzia. Uważa, że oskarżony rażąco wykorzystuje szpital jako narzędzie do przesunięcia ogłoszenia wyroku. Nie zgadza się na takie nadużycia, dlatego podejmuje decyzję o zastosowaniu wobec Arka aresztu tymczasowego. Ale po raz kolejny wszystko się przeciąga, bo Arek jest nieuchwytny przez prawie 2 miesiące. Przez cały ten czas także nie przedstawia odpowiednich dokumentów, które świadczyłyby o tym, że faktycznie ma poważne problemy z nerkami i układem moczowym.
Wymiar sprawiedliwości uznaje, że jego zachowanie to już kolejna ucieczka przed wyrokiem, ale tym razem zaznacza, że wszystko zakrawa już o absurd. Policja, która kilka razy pojawiła się w mieszkaniu oskarżonego, nie zastała go tam ani razu, przez co postanowienie o areszcie tymczasowym straciło swoją ważność. W związku z tym za mężczyzną wydany zostaje teraz list gończy, a kolejna rozprawa, która jest zaplanowana na styczeń 2014 roku, znowu stoi pod dużym znakiem zapytania. Nadchodzi marzec 2014 roku. Dopiero teraz Arkadiusza na salę rozpraw doprowadza policja. Wszyscy liczą, że wreszcie dzisiaj proces się zakończy, jednak nic bardziej mylnego. Gdy oskarżony zasiada na swoim miejscu, od samego początku trzyma głowę spuszczoną w dół. Wygląda blado, jakby był słaby. Nagle informuje, że czuje się bardzo źle, osuwa się na ławce, a do sądu wezwana zostaje karetka. Już po raz kolejny rozprawa kończy się szybciej niż się rozpoczęła. Wszyscy są zbulwersowani i pewni, że Arek, kłamca i manipulant, znowu z nimi pogrywa i że zapewne symuluje. Mężczyzna mimo wszystko trafia do szpitala, gdzie zostaje mu podana kroplówka. Nie wiadomo jednak, co dokładnie mu dolega i jaki jest powód złego samopoczucia, chociaż wszyscy podejrzewają, że jest to silne uczucie zbliżającej się surowej kary. Napięcie rośnie, a sąd postanawia, że tak kuriozalne sytuacje już nie mogą się powtórzyć. Zapada więc decyzja. Nad zdrowiem i samopoczuciem oskarżonego ma stać dowódca konwoju i zanim oskarżony zostanie przewieziony na kolejną już rozprawę, najpierw musi zostać przebadany przez lekarzy. Ma to pomóc uniknąć kolejnych, niespodziewanych sytuacji na sali sądowej. W napięciu i oczekiwaniu nadchodzi czerwiec 2014 roku, co oznacza, że ogłoszenie wyroku opóźnia się już o 8 miesięcy. Wszyscy mają jednak już nadzieję, że dzisiaj w sądzie okręgowym bez żadnych niespodzianek zapadnie wreszcie wyrok. Ale komplikacje pojawiają się już z samego rana. Arek zgłasza złe samopoczucie i gorączkę, ale lekarze nie stwierdzają żadnych objawów i nie widzą przeciwwskazań. Oskarżony może stawić się dzisiaj w sądzie. Na jaw wychodzi też, co robił wcześniej, by odwlec rozprawy. Między innymi wbił sobie jednorazową igłę w stopę i wstrzykiwał przez nią różnego rodzaju substancje chemiczne. Manipulował też przy założonej mu cystostomii, wkładał ciała obce do cewki moczowej oraz cewnika, który z kolei dziurawił i próbował uszkodzić. Mężczyzna był zdeterminowany, żeby nie usłyszeć ostatecznych słów, co zresztą przez wiele miesięcy mu się udawało. Dzisiaj jednak nie zanosi się na triumf oszusta, bo proces wreszcie się kończy. Prokurator podsumowuje swoją mowę końcową trzema słowami: poznał, oszukał, zabił. A do tych słów przychyla się sąd okręgowy, który po ponownym rozpatrzeniu sprawy skazuje Arkadiusza na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Nadchodzi rok 2015. Mija 10 lat, od kiedy młoda, pełna życia i planów Edyta została zamordowana przez człowieka, któremu zaufała i z którym planowała swoją przyszłość. Arkadiusz zostaje też teraz prawomocnie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd nie ma wątpliwości. Mężczyzna pozbawił księgową życia i działał z pobudek finansowych. Najpierw wyszukał odpowiednią ofiarę przez internet, rozkochał w sobie, a potem manipulował. Stopniowo zdobywał zaufanie Edyty, dowiedział się, czego pragnie, a potem to obiecywał. Ślub, rodzina, wszystko to, o czym marzyła od dawna. Od początku działał z premedytacją. Nie chciał, aby poznał go ktokolwiek z jej bliskich. Bał się, że być może przyjaciółka, mama czy siostra poznają się na nim i rozpracują jego kłamstwa. Stateczną i rozsądną kobietę sposobem i planem doprowadził na skraj finansowej przepaści. Jej pieniądze ukradł, a kiedy jego oszustwo miało wyjść na światło dzienne, by nie stracić pieniędzy, odebrał zakochanej kobiecie życie. Działał metodycznie i w sposób zaplanowany. Każdy kolejny krok był przemyślany. Dowody mówią jasno: Arek to pozbawiony skrupułów oszust i morderca. Mimo wszystko to wreszcie koniec. Edyta zostaje ostatecznie uznana za osobę zmarłą, a jej bliscy będą mogli postawić jej symboliczny grób.
symboliczny, bo wciąż nie wiadomo, gdzie jest ciało, a Arek dalej uważa, że jest niewinny. Rodzina Edyty przez lata przeżywała ogromną tragedię. Edyta najpierw zaginęła, potem jej oprawcę uniewinniono. Później proces ciągnął się przez 11 lat, a mimo tego nadal muszą żyć ze świadomością, że Edyta gdzieś jest i być może czeka na przypadkowe odnalezienie. Jej przyjaciółka Violetta do dzisiaj ma wyrzuty sumienia, że namówiła Edytę na założenie konta na sympatii. Czuje się z tym źle. Źle czuje się też z tym, że może nie zareagowała w porę i nie przemówiła przyjaciółce do rozumu. Przecież miała wątpliwości co do wybranka serca swojej przyjaciółki i to praktycznie od samego początku. Wina leży jednak tylko po stronie Arka, który wykorzystując ogromną potrzebę miłości Edyty, zabił ją dla pieniędzy. W przypadku takich spraw, podobnych do historii Edyty, często można spotkać się ze zjawiskiem victim blaming, które polega na obwinianiu ofiary i przypisywaniu jej odpowiedzialności za doznaną krzywdę. W tej historii jedyną winną osobą jest, był i będzie Arkadiusz. Edyta była kobietą, która szukała miłości. Z jej smutnej i tragicznej historii warto wynieść naukę, warto odnaleźć w niej morał, ale nie wolno zapomnieć, kto był tu ofiarą, a kto sprawcą. Z perspektywy bezpiecznego domu może nam się wydawać, że nas to nie dotyczy, że nie nabralibyśmy się na grę oszusta. Ale przecież w manipulację Arka poniekąd uwierzyli wszyscy. Nie tylko Edyta, ale i całe jej otoczenie. Nikt nie przypuszczałby, że ta historia miłosna może zakończyć się tak tragicznie. Edyta w tym roku skończyłaby 49 lat. Była dobrym człowiekiem, ukochaną córką i siostrą, kobietą, która chciała założyć rodzinę i iść przez życie z kimś u swego boku. Była ufna i naiwna, bo nigdy wcześniej nie spotkała ją przecież żadna krzywda. Otaczali ją ludzie, którzy życzyli jej dobrze i którym odwdzięczała się tym samym. W ostatnich dniach była taka, jaka była naprawdę. Robiła wszystko, żeby pomóc komuś, kogo kochała. Za ogromne oddanie, za narażanie się na wielki stres, za złamanie wszystkich swoich zasad i absolutne wyjście ze strefy komfortu została potraktowana podle i bezlitośnie. Arek zasłużył na tak wysoką karę. To, czego dopuścił się dla 75 tysięcy złotych, kilku bransoletek i laptopa, jest nieludzkie. Perfidia, z jaką działał, trwające wiele dni kłamstwa, tworzone niczym scenariusz, tylko po to, by zabawić się cudzymi emocjami, a na końcu zdradzić, odbierając najważniejszy dar, dar życia, to podłość godna największego potępienia i niekończącej się odsiadki. Partnerem dzisiejszego odcinka była aplikacja BookBeat. Z kodem HERING czeka na Was 20 godzin darmowego słuchania do wykorzystania przez 30 dni. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię do wspierania mnie na YouTube. Na wszystkich wspierających czekają bonusy, a przede wszystkim przedpremierowy dostęp do odcinków. Zapraszam Cię także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram, gdzie w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy pojawi się nowy odcinek. Z tego miejsca dziękuję też wszystkim wspierającym mnie. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.